Dobra, chyba się nagrywa. To witamy bardzo Was serdecznie na 44., o ile się nie mylę, turkusowym śniadaniu w Łodzi. Zaraz Andrzej nam trochę o turkusie wstępu da, a dzisiaj mamy bardzo, bardzo praktycznego gościa, praktyka, praktyczkę, Olgę Mac. Olga jest psychologiem sportu i tak ją głównie poznałam, chociaż jest też terapeutą i prowadzi własną poradnię. Natomiast ja Olgę poznałam przez grupę budowlani naszych rugbystów. Teraz to się budowlani się trochę pozmieniało się organizacyjnie i nazywają się budowlani 2011 Aleksandrów Łódzki, więc budowlani przeszli z Łodzi. Budo, nie budowlani. Budo, właśnie, budo. Dziękuję za poprawienie. I Olgę poznałam tak, że zajawiła i pokazała nam sposób pracy w zespole, który opiera się na skupianiu się na pozytywach, pokazywaniu dobrych rozwiązań. Mieliśmy też okazję odbyć takie warsztaty sportowo-integracyjne właśnie z Budo i Olgą, z chłopakami, z rugbystami i z Olgą, i to naprawdę było coś niesamowitego i byłam ciekawa, chciałam, żeby Olga nam trochę więcej opowiedziała o rozwiązaniu, z którym pracuje, i no i stąd dzisiaj Olga opowie nam o tym rozwiązaniu, z którym na co dzień chyba w sumie pracujesz, nie? I udaje ci się na nim osiągać sukcesy tak naprawdę. Tak. Ja właśnie też jeszcze wetnę przed Olgą w temacie właśnie turkusowych śniadań. Turkusowe śniadanie jest to inicjatywa z jednej strony globalna, ogólnopolska, z drugiej strony lokalna w ramach poszczególnych miast. Generalnie w Łodzi, ale nie tylko w Łodzi, bo myślę, że w całej Polsce to Paulina może potwierdzić, bo Paulina zajmuje się turkusowymi śniadaniami w Warszawie. Turkusowe śniadania są po to, żeby stworzyć taką przestrzeń do wymiany doświadczeń, do inspirowania się, jak można działać inaczej, a nie w sposób tak zwany standardowy, dyrektywny, i czy i kiedy warto to robić, dlaczego warto to robić, co to nam daje, kiedy są z tym trudności, jakie trudności, i wymiana po prostu i doświadczeń, i nawyków, i pewnych praktyk, i pewnych myśli i tak dalej. I po to w takim razie to robimy. Tak jak już Magda powiedziałaś, dzisiaj mamy 44. turkusowe śniadanie chcę przestać udostępniać, ale to jakoś mi nie idzie. 44. turkusowe śniadanie w Łodzi, a z drugiej strony mamy już, wiecie, 200, bodajże 42. turkusowe śniadanie w ramach całej Polski. O. I to ja ze swojej strony chciałem powiedzieć. I w takim razie, Magdo, Olgo, scena wasza. Olga, już teraz tylko przestrzeń tobie oddaję. Teraz ja, tak. Dzień dobry, jestem Olga Mac. Chciałabym udostępnić prezentację, bo lubię mówić tak z tą prezentacją dla słuchaczy, ale też chyba głównie dla siebie, jest mi wtedy łatwiej. Więc udostępniam to, co mam. I tylko muszę zrobić tak, żeby to było... O, czytelne. Dobrze, dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o czymś, co nazywa się Solution Focused Approach. Po polsku tłumaczone jako podejście skoncentrowane na rozwiązaniu. Ja jestem psychologiem, prowadzę firmę Mental Health at Work i prowadzę poradnię psychologiczną. Po skończonych studiach zajęłam się psychologią sportu, a chcę Wam opowiedzieć trochę o swojej historii, bo to tak jakoś tak samo wyszło i ten Solution Focus Approach po prostu mnie wciągnął. Można powiedzieć, że on mnie znalazł. No i po ukończeniu studiów zajęłam się psychologią sportu i myślałam, że to będę robić do końca życia. Potem okazało się, że wcale nie, więc zaczęłam pracę w korporacji. Pracowałam bardzo długo w BSH, w fabryce suszarek, gdzie okazało się, że ten Solution Focus Approach również mnie goni. Później urodziłam dzieci i postanowiłam zostać jednak psychoterapeutą. Skończyłam odpowiednie kursy, odpowiednie szkolenia. I teraz pracuję jako psychoterapeuta, jako psycholog sportu. Prowadzę również w ramach tej firmy Mental Health at Work różnego rodzaju szkolenia. Tam prowadzimy też wsparcie takie psychologiczne dla pracowników. To jest bardzo popularne od czasu pandemii, ten well-being w organizacjach. No i okazuje się, że to wszystko razem bardzo fajnie się łączy poprzez tą jedną rzecz, właśnie przez ten Solution Focus Approach.
Ten solution-focused approach to jest takie podejście, które zostało stworzone przez Steve'a Deschazer i Insu Kimberg, małżeństwo, którzy w dużym skrócie prowadzili takie centrum terapii rodzin w Milwaukee. Oni doszli do tego podejścia, można tak powiedzieć, poprzez obserwację sesji terapeutycznych. I to jest taka pierwsza nowość, dlatego że to jest podejście terapeutyczne, które nie ma jakiegoś takiego dużego backgroundu teoretycznego. W większości podejść terapeutycznych te podejścia opierają się na jakichś założeniach teoretycznych, na jakimś konstrukcie tego, czym jest osobowość, czym jest psychika, skąd się biorą zaburzenia psychiczne. Natomiast tutaj nowością było to, że ci ludzie, którzy pracowali w Milwaukee, oni po prostu obserwowali to, co działa. I tyle. I okazywało się, no zaraz wam opowiem, co się okazało, natomiast to, co jest dla mnie ważne, to właśnie to, że nie jest potrzebne to, żeby rzeczy działały, prześledzenie związków przyczynowo-skutkowych. Co wydaje się rzeczą prostą, natomiast czasami no, jest to nie do przeskoczenia, bo tak jakoś mocno wierzymy w to, że znalezienie przyczyny jest nam niezbędne. Również jak pracowałam... Olga, ja tak się wetnę troszkę, bo między innymi w ramach zaproszenia na meetupie było pytanie, to czy to spojrzenie na rozwiązanie bez badania przyczyny jest okej. I tam zdania były podzielone właśnie, więc to, co teraz mówisz, będzie bardzo ciekawe. I uwierz mi, że takie zdania, jak pracowałam w fabryce, również były bardzo podzielone. Dlatego, że praca przy maszynach, przy produkcji, kiedy coś się popsuje, no zakłada szukanie jakiejś przyczyny. Prawda? No, gdzieś coś się musiało popsuć, że ta maszyna stanęła. Ale zaraz wam opowiem, co działo się dalej. Natomiast chciałabym, żebyśmy trochę porozmawiali sobie o samym podejściu, bo no jakaś podstawa nam jest potrzebna. O. Czy od strony technicznej można cię prosić, żebyś zwinęła ten slide design chociaż, bo pewnie slajdy po lewej stronie są ci przydatne, a ten ja slide design widzę. Chyba... Aha, bo ja widzę na środku Mental Health Solution Focus Approach, po lewo widzę po kolei slajdy, a po prawo slide design. Nie wiem, okay. Co reszta widzi. Podobnie, chyba po prostu coś się powiesiło na udostępnianiu. Albo nie to było wyszerowane, co chciałaś. To znaczy ja widzę, momencik, to może spróbuję to inaczej zrobić, ale ja widzę to, co powinnam widzieć, więc trochę mnie to martwi. Okay, my widzimy ja pewnie ten ekran dodatkowy jakiś. Nie, edycyjny ekran widzimy, który edycyjny, tam jest. Tak. Ma to jeden chyba panel. Tego nie jestem w stanie przeskoczyć. Dlatego, jak coś, to możesz mi prezentację wysłać, to mogę ja ją spróbować wyświetlić. To momencik, tutaj sobie spróbuję jeszcze bezpośrednio ze strony. Już, gdzie jest chrom? Jeżeli zrobimy tak. O, teraz tak? Jest super. Teraz jest tak. Super, tak. No właśnie. No to, po prostu slajd teraz widać. Milton Erickson zatytułowany. Dokładnie. O tym Miltonie Ericksonie chciałam pogadać chwilę, dlatego że jego założenia i jego podejście do ludzi no tutaj ma bardzo duży udział w tym podejściu czy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Pięć takich zasad, którymi kierują się wszyscy terapeuci, myślę w ogóle wszyscy, nie tylko podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu, są takie. Ludzie są, oczywiście to są rzeczy totalnie oczywiste, ale chcę je podkreślić. Ludzie są w porządku tacy, jakimi są, co implikuje troszeczkę to, że niespecjalnie trzeba ich zmieniać, ponieważ są po prostu okej, że mogą tak mieć, że to nie znaczy, że to, co mają i to, jak mają, jest czymś do naprawy, do poprawy. Ludzie posiadają już zasoby, aby zdobyć to, czego pragną. Czyli, że ludzie są kompetentni. To jest bardzo mocno podkreślane w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu, bo to oznacza, że my nie występujemy w roli eksperta. My nie wiemy. To wie nasz klient i on już to wie, tylko my musimy troszeczkę mu pomóc. Ma te zasoby, które pozwolą mu osiągnąć to, czego chce. Ludzie dokonują zawsze najlepszych możliwych dla nich wyborów na dany moment. To też jest bardzo istotne, bo to oznacza znowu, że ludzie są kompetentni i że w ramach tego, jak wyglądało ich życie w tym momencie,
dokonali najlepszego możliwego wyboru. Za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja. Ten punkt budzi spore kontrowersje, natomiast jest nie do przeskoczenia, jeżeli pracujemy z ludźmi. Oczywiście, że ludzie mogą robić złe, w cudzysłowie, złe rzeczy, dokonywać wyborów, które nam wydają się niedobre. Natomiast staramy się patrzeć na to w taki sposób, że nawet za tymi rzeczami, które my uważamy za jakieś takie no nie bardzo, to stoi jakaś intencja związana z tym, czego ci ludzie potrzebują, z tym, co jest dla nich ważne. To jest szczególnie istotne, kiedy pracuje się jako terapeuta na przykład ze sprawcami przemocy, czy na przykład z osobami, z pedofilami. To jest bardzo trudne, ale to jest niezbędne, żeby jakaś zmiana mogła nastąpić. I oczywiście zmiana jest nieuchronna, co oznacza, że wszystko się cały czas zmienia, a my nie musimy jakoś specjalnie tam grzebać, możemy sobie jedynie pewne rzeczy popychać. Te zasady Miltona Erichsona, jeżeli weźmiemy je sobie do serca, naprawdę ułatwiają nam, czy może nie tyle ułatwiają, bo czasami utrudniają, ale powodują, że patrzymy na ludzi w określony sposób. I to, myślę, dla mnie szczególnie jest bardzo ważna rzecz, ponieważ ona pozwala odpowiadać sobie na różne pytania. Jeżeli ktoś jest menadżerem czy zarządza ludźmi, to mając takie podejście do ludzi, to też w pewien sposób wpływa na to, jak on tymi ludźmi po prostu zarządza. Ja bym chciała powiedzieć jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli coś dopowiedzieć albo podzielić się swoim doświadczeniem w którymkolwiek momencie, albo powiedzieć tak, zgadzam się, to fajne, albo powiedzieć nie, nie zgadzam się, to nie fajne, to róbcie, tak? Bo myślę sobie, że to takie jest miejsce, gdzie ten wykład ok, ale wasza interakcja na pewno też coś jeszcze wniesie tutaj. Jeżeli ktoś ma jakieś dopowiedzenia do tego, co mówię, to zapraszam. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu. A słuchaj, ja mam Adamie, daj właśnie komentarz. Ja tam z punktem czwartym się trochę zagubiłem. Możesz pokazać? Za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja. Ja też. Możesz tutaj powtórzyć? Tak może krótko? Tak myślałam, że to się tak skończy. Słuchajcie, za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja. Zakładamy, że jeżeli ktoś coś robi, to i tu jest właśnie fajna różnica. Większość podejść psychoterapeutycznych zakłada, że za danym zachowaniem stoi wychowanie, dzieciństwo, poprzednie doświadczenia, jakiś powód, jakaś przyczyna. No, ludzie się zachowują w jakiś sposób, dlatego że tak zostali ukształtowani. Natomiast jeżeli zakładamy, że ludzie za ludzkim zachowaniem stoi to, czego ludzie potrzebują, to, czego pragną, to, że chcą dzięki temu coś osiągnąć, to stawia to zachowanie w troszeczkę innej perspektywie. Aha, okej. Nie będę się posługiwać przykładem pedofilii, żeby tutaj nie przesadzić. Natomiast jeżeli sobie na przykład wyobrazimy małe dziecko, które rzuca się na podłogę w sklepie, nie wiem, czy macie dzieci. Ja mam bardzo małe dzieci, 3 i 5, więc od czasu do czasu zdarzają się sytuacje, w których na przykład ktoś się rzuca na podłogę i krzyczy na środku i ludzie na nas patrzą. I można to zachowanie odczytywać jako coś, co ma złą intencję, coś, co ma przymusić rodziców, prawda, że to dziecko jest niegrzeczne, a rodzice nie potrafią go wychować porządnie. To jest pierwsze, co wielu osobom się nasuwa. Natomiast jeżeli popatrzymy na to zachowanie w taki sposób, że ono ma do czegoś doprowadzić, ono wynika z pewnej potrzeby tego dziecka, ta pozytywna intencja to oznacza, że to dziecko potrzebuje czegoś dla siebie, czegoś, co po prostu jest mu w jakiś sposób niezbędne do tego, żeby ochronić siebie, do tego, żeby coś dostać dla siebie. Nie wiem, czy to teraz jest trochę bardziej jasne. Jeżeli na przykład, w taki jeszcze przykład może z pracy, jeżeli ktoś nie wypełnia swoich obowiązków, nie zrobił prezentacji, czegoś innego nie chce zrobić, to możemy mówić o tym, prawda, no nie wiem, że jest leniwy, tak? Ale możemy też sobie pomyśleć, jaki jest cel tego, że on tego nie zrobił. Być może ta pozytywna intencja to jest to, że był zbyt mocno przeciążony i musiał nie zrobić tego, żeby ochronić jakieś swoje zasoby energetyczne na przykład. To jest trudne, przepraszam, bo cały czas mi tutaj, a nie umiem tego wyłączyć. Już.
ten sposób patrzenia na pozytywną intencję to nie jest proste. Natomiast jeżeli zaczynamy to robić, to zaczynamy również patrzeć na rzeczy z perspektywy ludzi, nie z własnej perspektywy, tylko z perspektywy naszego klienta. Niezależnie od tego, czy to jest klient w procesie terapeutycznym, czy to jest klient w procesie coachingowym, czy to jest klient w rozumieniu naszego współpracownika, bo my jesteśmy na przykład jego szefem. Więc jeżeli w taki sposób podchodzimy do ludzi, to zaczynamy widzieć nie swoją perspektywę, a perspektywę tej drugiej osoby i tutaj, idąc dalej, zakładamy dzięki temu, że to on wie najlepiej, co jest mu potrzebne, on wie najlepiej, jak to zrobić. On jest ekspertem od swojego własnego świata, co również jest taką nowością, można powiedzieć, czy odmiennością w świecie psychoterapii, gdzie psychoterapia zakłada to, że coś jest nie tak z kimś i my wiemy co, i my mu powiemy, jak to zmienić, i my wiemy, jak on powinien ten swój świat czy siebie w tym świecie budować. Dla wielu osób ta terapia skoncentrowana na rozwiązaniu jest dziwna, szczególnie w takim pierwszym kontakcie, kiedy okazuje się, że terapeuta mówi, że nie wie, że nie ma pojęcia i pyta klienta o to, jak to zrobić. Ale to bardzo zmienia całą perspektywę i cały proces. Widzę, że jest podniesiona ręka u Marcina. Czy to oznacza, że ty chcesz coś? Jasne. Tak, chciałbym dodać pytanie, Olgo. Czy twoim zdaniem te dwie rzeczy, o których powiedziałaś i one mogą się wydawać sprzeczne, chociaż ja uważam, że nie są sprzeczne, czyli z jednej strony nasze zachowania, ludzkie zachowania, one mają swoją z reguły głębszą przyczynę, tak? Czy to jakieś instalacje, uwarunkowania z dzieciństwa, czy już tam nie wgłębiając się, są bardzo różne przyczyny tych naszych, ale za każdym jakby zachowaniem stoi pewna przyczyna, tak? Przyczyna, skutek. A z drugiej strony za każdym zachowaniem stoi ta pozytywna intencja, tak? Czyli nawet jeżeli mamy sytuację taką, kiedy ktoś zabija kogoś, tak? Na przykład, bo ten mu zwrócił uwagę, żeby nie palił papierosa w miejscu publicznym, to jest sytuacja autentyczna sprzed iluś tam lat, to z jednej strony możemy spojrzeć na niego z perspektywy, ok, jest mordercą, tak? A z drugiej strony możemy spojrzeć na to w jego uwarunkowania, tak, których nie znamy i możemy się jakby tylko domyślać, że być może w jego dzieciństwie ta przemoc była nadużywana i on nie umie inaczej rozładować na przykład stresu, tak, jest w jakiś sposób i to jest ta pozytywna intencja, do której on dąży, tak, w sposób często nieświadomy, niestety. I jakby mi to się składa razem w całość, jedno nie przeczy drugiemu i chciałem też poznać... Bardzo fajnie, że ty o tym mówisz, wiesz, bo dla mnie to też nie jest sprzeczne. Pozytywna intencja nie oznacza, że my kogoś rozgrzeszamy, prawda? Pozytywna intencja, to, że my ją widzimy, to nie znaczy, że my kogoś usprawiedliwiamy. I podejście skoncentrowane na rozwiązaniu nie jest na tyle naiwne, że ono nie dostrzega tego, że przeszłość ma wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Oczywiście. To, co podejście skoncentrowane na rozwiązaniu zakłada, to jest to, że to nie jest niezbędne w procesie zmiany, żeby się do tego odnieść. Oczywiście są ludzie, którzy tego potrzebują i jeżeli tego potrzebują, inaczej spojrzeć na swoją przeszłość, to my to robimy, jasne. Natomiast tutaj ważne jest to, że to nie jest rzecz niezbędna, żeby odszukać ten związek przyczynowo-skutkowy. To, co ty powiedziałeś, bardzo, bardzo to jest fajne, dlatego że jeżeli my chcemy komuś pomóc, czy chcemy, żeby ten ktoś się zmienił, tak? Czy ten ktoś chce się zmienić, to my potrzebujemy wejść w jego świat. Nie potrzebujemy wejść w swój świat, prawda? W którym fakty są takie, że ktoś jest mordercą. Tak? To jakby to nie chodzi o fakty, tylko to chodzi o to, że to będzie pomocne, jeżeli my będziemy w stanie spojrzeć na to z czyjejś perspektywy. A z jego perspektywy, jego zachowanie jest logiczne i prawda, no, jakby do czegoś miało prowadzić. Tak? I to jest trudne, bo czasami jest tak, że nasz świat tak bardzo się nie zgadza z perspektywą klienta, że po prostu nie decydujemy się na pewną współpracę czy pracę, bo nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Ale to, co pomaga ludziom, to jest to, że my jesteśmy w stanie zauważyć ich perspektywę, a nie naszą własną. Czy ja dobrze też rozumiem, że w TSR, podobnie jak w coachingu, po prostu jest to sprzężenie do przyszłości zamiast sprzężenia do przeszłości i to... Trochę tak, trochę tak, natomiast to nie do końca, bo my nie uciekamy od patrzenia na przeszłość. Czyli jednak są te elementy też występują. Jeżeli ktoś chce, jeżeli jest mu to potrzebne, bo ludzie bardzo często mówią, że potrzebują zrozumieć, no to my pytamy, ok, jeżeli to zrozumiesz, to co takiego innego będzie dla ciebie możliwe w przyszłości? Sięgamy do przeszłości, na przykład sięgamy po zasoby klienta,
czy jakieś wyjątki z jego życia, czy jakieś lepsze czasy, sięgamy tam, korzystamy z tego, nie reagujemy panicznie na to, jeżeli ktoś, prawda, mówi, że to wszystko przez mamę. Natomiast znowu tak, okej, jakie to ma znaczenie dla ciebie na przyszłość? O, to te założenia TSR-u, myślę sobie, że są ważne, bo one zakładają właśnie wydobywanie różnych zasobów klienta i jakichś takich pozytywnych, zdrowych jego rzeczy. Tu jest haczyk, bo czasami kojarzy się to z takim mówieniem o pozytywach, z chwaleniem, żeby chwalić wszystko na pozytywnie, tak amerykańsko. Te zasoby klienta i te pozytywne jego zdrowe cechy to nie są pozytywy dla samych pozytywów. To, co jest, my chcemy po prostu się dowiedzieć, co dla klienta działa. To nie musi być pozytywne. Z reguły okazuje się, że jest to pozytywne, ale nie musi być. Jeżeli ktoś ma jakąś taką cechę mroczną, czy taką, której nie możemy zakwalifikować jako pozytywną, no to też to chcemy się dowiedzieć, co takiego ten klient ma, że jest możliwe to, żeby on osiągał to, co chce osiągać. Więc to, że to wszystko ma być takie super pozytywne i super chwalące, to jest po prostu no, jakieś takie, myślę, zbyt daleko idące. Bo to nie jest takie super, w cudzysłowie, amerykańskie. Kolejna ważna rzecz to to, że rozwiązania nie muszą być związane z problemami, które mają zostać rozwiązane. Ludzie, w odróżnieniu od maszyn, są bardzo złożonymi systemami. I w każdym systemie mała zmiana systemu powoduje szereg innych zmian. I o ile w maszynie jesteśmy w stanie prześledzić, co się zepsuło, prawda? Zepsuł się silnik, dlatego nie działa jakiś tam podajnik, okej, jesteśmy w stanie do tego dojść, natomiast w psychice ludzkiej to jest bardzo trudne, bo to jest system i każdy ma inaczej, więc tym bardziej jest to trudne. To implikuje jeszcze jedno założenie. Jeżeli mamy maszynę, która się zepsuła, to my wiemy, jak ona powinna wyglądać w stanie normalnym, w stanie zero, prawda, w stanie neutralnym. I skupiamy się na tym, żeby ją przywrócić do tego stanu, w którym ona powinna być. Jeżeli mówimy o ludziach, jeżeli mówimy o terapii, z punktu widzenia właśnie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, my nie wiemy, co to znaczy, że ktoś ma być przywrócony do stanu normalnego. I to jest kolejna rzecz, która odróżnia tą terapię skoncentrowaną na rozwiązaniu. My nie wiemy, co to znaczy normalnie dla tego klienta i nie nam jest to o tym decydować. To nie o to zupełnie chodzi. Bardzo ciekawie w związku z tym na przykład wygląda praca z osobami, które mają diagnozę schizofrenii. Bo ich świat i ich potrzeby i to, co oni uznają za stosowne w ich przypadku, jest naprawdę zupełnie inne od tego, co my uznajemy za stosowne. I ten problem, który my widzimy jako problem, dla tych osób nie jest problemem. I to jest okej. Idąc dalej, nie trzeba szczegółowo w związku z tym definiować tego problemu, analizować go, przy nim się kręcić, bo zwracanie uwagi, to jest taka fajna zasada psychologiczna, to na co my zwracamy uwagę, tam gdzie przykładamy naszą koncentrację, tego jest więcej. Jeżeli rozmawiamy o problemie, to tego będzie więcej. Jeżeli rozmawiamy o rozwiązaniu, tego będzie więcej. Kolejna ważna rzecz, która też jest dosyć trudną rzeczą w organizacjach, działamy przy takich najprostszych założeniach i strategiach. Wiele osób uważa, że dobra terapia to jest taka terapia, że my tak odkryjemy coś takiego i to jeszcze musi być takie strasznie trudne i to jeszcze tak bardzo głęboko zakopane, najlepiej w ogóle w życiu prenatalnym, no to wtedy jest taka terapia taka... Natomiast tutaj my zakładamy, że bardzo często najprostsze wyjaśnienia są tymi wyjaśnieniami, które są rzeczywiste. Taką anegdotę wam opowiem. Koleżanka, moja terapeutka, uczestniczyła w takiej terapii grupowej. Mogę o tym opowiadać, bo ona ma na to absolutną zgodę. Jako anegdotę to również traktuję. Uczestniczyła w terapii grupowej psychoanalitycznej. To jest taki rodzaj terapii, który właśnie bardzo mocno szuka jakichś takich rzeczy w dzieciństwie gdzieś tam zakorzenionych. I pani terapeutka kazała im narysować to, co lubią robić najbardziej. No i moja koleżanka narysowała podwórko, trawę i dwa małe szczeniaczki bawiące się. Oczywiście jej zdolności artystyczne nie były duże, więc trochę takie brązowe plamy wyszły z tych szczeniaczków. I usłyszała później, bo to potem się analizuje takie dzieła, usłyszała później,
że ma strasznie dużo w sobie lęku, że ten lęk oczywiście jest związany z jej dzieciństwem, że to jest taka emanacja tego wszystkiego, co tam się kłębi w niej, bo ona takie rysowała kłębki sierści. I bardzo duża tam była historia z tym związana i moja koleżanka przyznała się do wszystkiego, bo było jej głupio, bo tak jakoś bardzo autorytarnie to padło. Natomiast no, później powiedziała, że ona nie wie, co ma powiedzieć, bo ona tylko dwa małe szczeniaczki chciała narysować. I to jest taka, no, jakiś skrajny przykład tego, prawda, że czasami naprawdę to, co ludzie mówią podczas terapii, to jest to, co oni chcą powiedzieć i nic więcej. Zmiana jest nieuchronna i może zaczynać się od czegoś małego. To też jest dosyć charakterystyczne, bo to oznacza, że my nie musimy mieć wielkiej strategii, wielkiego planu na wszystko, żeby zacząć wdrażać zmiany. I to myślę, że jest też taką właśnie dużą rzeczą w organizacji. Nie musimy mieć całego planu półrocznego, albo rocznego, albo czteroletniego, wszystkich milestonesów określonych i po prostu całego programu, projektu, gdzie coś się będzie działo, bo to popchnięcie najmniejszej kuleczki spowoduje zmianę całego systemu. Oczywiście dobrze jest mieć nad tym kontrolę, ale nie musimy czekać, żeby tam wszyscy zaakceptowali wszystko i wszyscy się co do wszystkiego zgodzili. Możemy zrobić małą rzecz, która te pozytywne zmiany później poniesie. No i oczywiście to, o czym już mówiłam, czyli całkowita akceptacja perspektywy klienta. To ja tutaj mam jeszcze, padło pytanie na czacie, Robert je zadał. Robert, mam nadzieję, że to jest okej dla ciebie, że ja je przeczytam. Tutaj Robert pyta, czy to trochę nie jest tak jak leczenie objawowe, które może mieć ograniczone zastosowanie, to skupianie się właśnie na nieszukaniu tych przyczyn głębiej, nie? Tak, to jest rzecz, którą bardzo często zarzuca się TSR-owi, że to jest powierzchu, jestem tego świadoma. Natomiast to jakby zależy od dwóch rzeczy. Zależy od tego, co robi osoba stosująca podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, bo to jest osoba, która jednak powinna mieć wykształcenie psychologiczne i psychoterapeutyczne i ta osoba jest w stanie gdzieś tam kontrolować ten proces, czy jeżeli klient mówi, że on chce pojechać na wakacje, to mówimy, dobra, pojedź na wakacje, bo to będzie bardzo po wierzchu, czy jednak swoimi pytaniami dotyczącymi tego, co to zmieni, po co to jest klientowi do szczęścia potrzebne, co innego będzie dzięki temu w jego życiu, no jednak jest w stanie jakby pogłębić to, o co mu naprawdę chodzi. Natomiast jeżeli klient się upiera, że jemu tylko i wyłącznie chodzi o pojechanie na wakacje, okej, bo tu przechodzimy do tej drugiej rzeczy. Nie wszyscy są gotowi na to, żeby takie zmiany i tak głęboko na swoje życie patrzeć. Jeżeli nie są gotowi i my ich do tego zmusimy, nic dobrego z tego nie wyniknie. Czasami jest tak, że są klienci, którzy chcą popracować sobie tylko nad objawami, okej, po jakimś czasie okazuje się, że to nie jest wystarczające i ten klient wraca i mówi, oczywiście nie tymi słowami, w cudzysłowie mówi, okej, teraz chcę się przyjrzeć czemuś innemu. Natomiast zmuszanie ludzi do zmiany i jakby odkrywanie, zrywanie wszystkich rzeczy z nich, no jest po prostu trudne bardzo dla tych osób i może nie być skuteczne. Natomiast odpowiadając bardzo wprost, nie jest to powierzchowne, dlatego że mając wiedzę psychologiczną, my możemy pewne rzeczy zauważyć i tam poskrobać, zapytać klienta, czy to tak ma być, czy ma tak nie być. Tak? Więc terapeuta czy coach pracujący w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, on no, jakąś przytomność też musi mieć swoją. To słowo... Dziękuję, Olga. To ja to słyszę tak, że to rozszerza nam pole opcji, żeby nie zawsze forsować szukanie przyczyn, ale też nie zawsze je pomijać. Tak, bo na przykład, okay. Jeżeli ktoś przychodzi... Tylko poszerzenie perspektywy patrzenia. Tak. Okej, to jest mnie ciekawe i dziękuję Ci. Dziękuję, Magda, za przeczytanie. A ja dziękuję, że mnie pilnujesz z tym czatem. I słuchajcie, jeżeli ktoś przychodzi... Chciałem Ci przerwać, także wolałem na czata wrzucić. Jeżeli ktoś przychodzi do gabinetu i mówi, że on by chciał lepiej komunikować się z żoną, prawda? To możemy pójść w to, że będziemy teraz sobie o tej komunikacji rozmawiać i on się będzie lepiej komunikował z żoną. I będziemy się ślizgać po powierzchni tego, że ta komunikacja z żoną to jest taka fajna.
prawda? I klient może pracować nad tymi zdolnościami komunikowania się z żoną. Natomiast jeżeli my go zapytamy prostym pytaniem, ok, jeżeli będziesz się komunikował z żoną lepiej, co to zmieni w twoim życiu? Tak? To jest to przeskoczenie troszkę głębiej. No i w zależności od tego, co nasz klient powie, jeżeli będę się lepiej komunikował z żoną, to na przykład no, będę miał jakiś taki większy spokój wieczorami. Ok, to jeżeli będziesz miał większy spokój wieczorami, to co to dla ciebie znaczy? Po co ci to jest potrzebne? Tak? Gdzieś tam staramy się zajrzeć głębiej. To zaglądanie głębiej nie oznacza od razu tego, że my będziemy szukać przyczyny, dlaczego się nie dogaduje z żoną. Prawda? Bo dlaczego jest pytaniem o przyczynę, a po co jest pytaniem o to również głębokim. Po co, do czego ma ci to służyć? Dlaczego jest ci to, dlaczego w sensie jakby do przyszłości, tak? Dlaczego jest ci to potrzebne? W jaki sposób to może ulepszyć twoje życie? I to też jest bardzo głębokie pytanie do kogoś, prawda? Dlaczego akurat rozmowy z żoną i ta komunikacja z żoną mają ulepszyć twoje życie? Widzę jeszcze pytanie na czacie. Nie, ja tylko też swoim postrzeganiem podzieliłem na bazie tego, co Olga powiedziałaś, że to, co mówisz, że nie, jako terapeuci nie wchodzimy niepotrzebnie za głęboko, jest to ta uważność wzajemna na siebie jako człowiek na człowieka. Jeżeli w ramach tej rozmowy wyjdzie, że coś dalej, tylko ta inicjatywa poniekąd jest po stronie też tej osoby, która przyszła do nas, a nie my narzucamy wejście głębokie, potem robimy interpretację rysunku zupełnie inaczej niż autor miał na myśli, bo tutaj mi się przypominają przygody ze szkoły średniej, interpretacja wiersza, co poeta miał na myśli, tak? I to możemy odlecieć i tutaj też jest przypadek odlatywania. Tak, jeszcze jeden komentarz w ramach dlaczego analizy twojego wiersza. Tak, tak. I rozróżnienie, dlaczego i co, no super, bo ja też na to w ten sposób patrzę, dlaczego to mi się odwołuje przeszłość, teraźniejszość, a po co przyszłość, teraźniejszość. I to są inne wagi. Poza tym jeszcze w języku polskim pytanie, dlaczego jest bardzo ciężkim pytaniem, tak naprawdę. Tak, i na przykład, jeżeli pracujemy z traumą, prawda? Trauma jest wydarzeniem z przeszłości. Tak? Nie mówimy, że nie, przepraszam bardzo, ale nie obchodzi mnie, co się z panem stało, obchodzi mnie tylko, co z panem będzie w przyszłości. No nie, no tak się nie da, prawda? Natomiast jeżeli pracujemy z traumą, to też odwołujemy się do tego, co będzie inaczej, jeżeli uda się tą traumę zamknąć, zakończyć, coś z nią zrobić. Klienci bardzo często mówią o przepracowaniu różnych rzeczy. Przepracowanie to nie znaczy rozgrzebanie tego z powrotem. Przepracowanie, prawda? Ja zawsze pytam, okej, no to jeżeli pan przepracuje to już w jakiś taki właśnie ten ciężki sposób, to co dobrego dla pani z tego wyniknie? Co to pani zmieni w życiu? Co będzie wtedy inaczej się działo w pani życiu, jeżeli uda się to przepracować? Dobrze, musimy pójść dalej, słuchajcie. Ale coś mi się odbywa. To jest też bardzo ważna rzecz. Filozofia centralna, czyli jeżeli coś działa, rób tego więcej. Jeżeli coś nie działa, nie rób tego, rób coś innego. Jeżeli coś się nie zepsuło, nie naprawię. I jak ja sobie zaczęłam czytać o tym podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu, to zaczęłam sobie się zastanawiać nad tym, że przecież ja tak robię. A to był już czas, kiedy pracowałam z drużyną wtedy budowlanych, teraz budo. I to czytanie, zanim zostałam terapeutką, to czytanie o tym podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu było dla mnie jakieś takie super odkrywcze, bo zastanawiałam się nad dwoma rzeczami. Czy to ja odkryłam podejście skoncentrowane na rozwiązaniu i ja je wymyśliłam? Mało prawdopodobne, pewnie to zrobił ktoś wcześniej. No więc wow, to znaczy, że to jakoś super pasuje do tego sportu. I wtedy zaczęłam to podejście, jeszcze nie będąc terapeutką, w sporcie stosować. I chcę wam powiedzieć o tym, jak praktycznie bardzo te wszystkie teoretyczne rzeczy, o których rozmawialiśmy teraz, bo to tak bardzo ogólnie o tym mówiliśmy, jak to wygląda w tej drużynie, w której nadal pracuję. Bardzo mocno bierzemy sobie do serca filozofię centralną, czyli robimy to, co działa. Jeżeli ktoś coś dobrze zrobi, to podkreślamy to i mówimy mu, żeby robił tego więcej. W związku z tym praktycznie mamy bardzo dużo różnych nagród za bardzo dużo różnych rzeczy. Mamy taki system tego, że jeżeli komuś coś wyjdzie na boisku, nawet jakaś najgorsza głupota, to natychmiast to zauważamy. Tak, zauważamy pod tytułem, przybijamy piątki, cieszymy się, klepiamy się po plecach,
robimy z tego coś dużego. Bo to jest bardzo praktyczne, bardzo szybko i na bieżąco wskazywanie tego, co działa, czego masz robić więcej, tych zasobów danej osoby. To podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, trochę zanim o tym wiedziałam, że ono istnieje, ale też trochę po czytaniu wielu różnych rzeczy, zostało ujęte w podejście dla tej drużyny, dla tej konkretnej drużyny. Naszą bazą są pozytywne emocje, pozytywny feedback, nagrody, sposób formułowania celów, który umożliwia osiąganie sukcesu, dzięki czemu cała drużyna może mieć to takie subiektywne poczucie sukcesu i poczucie wspólnoty. Dla mnie to są, z mojego doświadczenia wynika, że to są dwa takie najważniejsze filary tego, żeby drużyna dobrze funkcjonowała. To jest właśnie poczucie sukcesu, które wywołujemy poprzez odpowiednie ustawianie celów, zaraz o tym powiem, i to poczucie wspólnoty, które bierze się właśnie z tych pozytywnych emocji, ze spędzania czasu razem, to daje motywację. Jeżeli ktoś ma motywację, no to jakby jest to wszystko ok, bo to znaczy, że prędzej czy później wszystko się uda. Techniczne elementy można dopracować. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do jakichś koszulek, gadżetów, takich rzeczy, które na każdym takim wizualnym kroku podkreślają no, ten cały system. I to nie jest tak, że jesteśmy jacyś super kreatywni albo mamy dużo pieniędzy na te koszulki. Po prostu inaczej się nie da. Okazało się, że to podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, jeżeli ludzie nie chcą rozmawiać i są mało rozmowni, ciężko zastosować, bo w gabinecie jak ktoś przychodzi do terapeuty, no to jakoś tak rozumie, że trzeba pogadać. Rugbyści nie są osobami wylewnymi i jak coś im się opowiada i o coś ich się pyta, to mówią, aha, i to jest wszystko. Więc te gadżety, te rzeczy takie, które po prostu robimy, te rzeczy, które da się zrobić na boisku, one były niezbędne, żeby dało się to po prostu wdrożyć. Bardzo dużą wagę przykładamy do analizy. I jak możecie się, i to jest ten case, który chciałam Wam przedstawić, który bardzo dużą zmianę wniósł do tej drużyny. I to była jedna rzecz, którą zmieniliśmy na samym początku, która pociągnęła właśnie te inne zmiany. Jak możecie się domyślać, taka analiza z reguły na przykład w środowisku piłkarskim wygląda tak, że puszczamy sobie mecz i trener mówi o tym, co nie wychodzi, co jest problemem i tyle. Prawda? Ty nie podałeś w tamtą stronę, a ty zrobiłeś źle. Nie jest to skuteczne, jak się możecie domyślać. To, co my robimy, to zastanawiamy się nad tym, dokąd chcemy dojść jako drużyna. Zastanawiamy się nad tym, co już mamy i zastanawiamy się nad tym, co zrobić inaczej następnym razem. Więc jak oglądamy mecz, to oglądamy rzeczy, które nam wyszły, które są dobre. Które akcje, podania, jakieś tam przykłady, oczywiście jakichś technicznych elementów, które były fajne. Bardzo szczegółowo w to wchodzimy, no nie będę tutaj przytaczać, bo też sama nie czuję się jakimś super ekspertem, ale na przykład opowiadamy o szarży. Puszczamy tą szarżę, dlaczego ona była dobra, bo tu było wyżej, a tu było niżej. To jest jeszcze lepsze, bo tu było jeszcze niżej. Grzebiemy tak bardzo w tych rzeczach, które były dobre, tak jak inni grzebią w tych rzeczach, które były złe. Jak się wszyscy naoglądają tego dobrego, to też mentalnie, prawda, ta wizualizacja jest łatwiejsza do powtórzenia. Jeżeli ktoś 100 tysięcy razy ogląda coś, co nie wychodzi, to po prostu jego umysł to koduje i będzie powtarzał to. Więc odnosimy naszą analizę zawsze do tego, jak to się ma do tego, co chcieliśmy osiągnąć. I to myślę, że jest bardzo ważna rzecz, bo naprawdę zdziwilibyście się, ile drużyn na wysokim poziomie z różnych sportów, ilu zawodników z różnych sportów funkcjonuje bez ustalania sobie celów. A jeżeli my nie mamy celu, czy w terapii, czy na boisku, czy w biznesie, czy w zespole, no to możemy naprawdę bardzo dużo rzeczy robić, tylko no dokąd one nas doprowadzą, nie do końca wiadomo. Więc dla mnie stawianie sobie celów jest rzeczą super istotną i związaną z podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniu, bo to rozwiązanie, o którym jest mowa w tytule, tak, podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, nie na rozwiązaniach, bo nam nie chodzi o znalezienie jakiejś tam ilości rozwiązań do naszego problemu. To rozwiązanie, o którym mowa, to jest to coś, co my chcemy sobie stworzyć w życiu, czyli znajdujemy ten stan docelowy, w którym chcemy być. To jest nasze rozwiązanie. A jak do tego dojdziemy, to jest inna kwestia.
Czyli podejście skoncentrowane na rozwiązanie to jest podejście skoncentrowane na tym, gdzie my chcemy się znaleźć. I tak samo jest w sporcie. Jeżeli my nie mamy miejsca, w którym chcemy się znaleźć, to naprawdę można bardzo długo ćwiczyć i nic z tego nie będzie, bo się znajdziemy w jakimś przypadkowym miejscu. Jeżeli już mamy to miejsce, w którym chcemy być, robimy to, trenujemy, po prostu wprowadzamy plan w życie, później mamy sprawdzenie, czyli mecz, a później robimy sobie taką analizę tego, co nam dobrze wychodzi, co już mamy i to, co najważniejsze, co następnym razem zrobimy inaczej. I zobaczcie, jaka to jest wielka różnica. Jeżeli w sporcie ktoś mówi o tym, tu jest błąd, to nic nie daje. Nie daje, dopóki nam ktoś nie powie, ok, następnym razem to powinno wyglądać tak i tak. Samo powiedzenie sobie o tym, co jest źle, naprawdę nic nie daje. Nic dobrego z tego nie wynika. Bo to nie jest jednoznaczne, szczególnie w technicznych sportach, z tym, że ktoś wie, co ma zrobić. Podobnie, myślę sobie, jest organizacja. To, że komuś powiemy, że coś nie jest tak, jak powinno być, nie jest jednoznaczne z tym, że ktoś będzie wiedział, o co chodzi. Widzę podniesioną rękę, Paulina. Tak, wiesz co, chciałam dopytać, bo to jest taka pułapka też czasami dla mnie w organizacjach, o poziom celu, o którym tu, bo czego chcemy, to może być chcemy wygrać mecz. Już mówię. Bardzo nie pomaga w moim odczuciu, więc chciałam tutaj od Ciebie usłyszeć, jak Ty to widzisz. Bardzo dobre pytanie. Uwielbiam to pytanie. Szkoda, że nie mamy aż tak dużo czasu, bo tu mogłabym i z tydzień o tym opowiadać. Ten sposób wyznaczania celów jest super istotny. Czy w terapii, czy w sporcie, czy gdziekolwiek indziej. Wygranie meczu nie jest celem. Jest to efekt osiągnięcia celu. I te cele, które my sobie stawiamy w sporcie, w sumie w innych miejscach też, to są cele mówiące o tym, o jakiejś czynności, o tym, co robimy. O tym, taki cel, który pozwala, jak zamkniesz oczy, wyobrazić sobie, co się dzieje. Oczywiście robimy siatkę celów, wychodzimy od efektu, który jest Mistrzostwo Polski w tym przypadku, tak, zdobycie tytułu Mistrza Polski i zastanawiamy się, ok, co się musi wydarzyć w dniu takim i takim na meczu o Mistrzostwo Polski, żeby to było możliwe. Ano się musi wydarzyć szereg różnych rzeczy. Ok, to żeby ten szereg różnych rzeczy w tym dniu się mógł wydarzyć, to co my musimy robić na treningu? I zobaczcie, że my nie pytamy siebie o to, co my robimy źle, bo to w żaden sposób nam nie przyniesie niczego. Jak my planujemy to, to my się zastanawiamy nad tym, co my mamy robić inaczej. I jak analizujemy mecz, bo ja to rozumiem tak, z meczu na mecz jakiś postęp powinien być. Więc zastanawiamy się nad tym, co na następnym meczu powinno wyglądać inaczej. I to jest olbrzymia różnica, co zrobiliśmy źle, co powinniśmy robić inaczej. Co zrobiliśmy źle jest odniesieniem do przeszłości i szukania przyczyn, a co powinniśmy zrobić inaczej jest odniesieniem do przyszłości i szukania pewnego rodzaju rozwiązania. Czasami jest tak, że trzeba się odwołać do jakiegoś błędu, żeby być w stanie wymyślić to, co ma być inaczej. Ale to nie musi tak być. I na pewnym poziomie sportu, nie tylko w tej drużynie, ale w ogóle, nie ma błędów. Ja na przykład pracuję z osobami, które uprawiają strzelectwo. Nie wiem, czy wiecie, strzelectwo polskie, strzelectwo sportowe jest na bardzo wysokim poziomie. Na poziomie Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, tam jest kilka kwalifikacji do Igrzysk. Na tym poziomie, gdzie różnice są naprawdę minimalne, nie ma mowy o błędach. Ci ludzie nie robią, nie popełniają błędów. Więc żeby być przed przeciwnikiem, żeby ten medal w końcu zdobyć, to my po prostu będziemy marnować czas, jeżeli będziemy szukać tych błędów, bo ich nie znajdziemy. My musimy szukać czegoś, co zrobimy inaczej. Czy to będzie lepsze, czy to będzie gorsze, nie wiem. Ale odnosimy się do tego, że jeżeli chcemy uzyskać inny efekt, to powinniśmy coś robić inaczej. I czasami jest tak, że to działa przez pół roku, a potem się po prostu przestaje działać. Nie dlatego, że było błędne, po prostu przestało działać. Tutaj w tej drużynie bardzo trudno było przekonać część osób, bo tak drużyny sportowe są przyzwyczajone do szukania błędów. Niektórzy uważają, że na tym polega trenowanie, na poprawianiu błędów. Dla mnie to nie jest prawda. O wiele bardziej skuteczne jest szukanie tego, co mam zrobić inaczej. I ja się bardzo długo zastanawiałam, szczególnie po tych pierwszych spotkaniach wiele lat temu, co ja zrobię? Jak ja mam tym ludziom, facetom, prawda, takim bardzo ekspresyjnym, jak ja mam im wytłumaczyć to, żeby oni nie szukali tych błędów? I to, co przekonało ich, to nie byłam ja, tylko ten efekt,
który mogli uzyskać. Bo natychmiast, jak zaczęliśmy na analizie mówić o tym, co nam wychodzi, co jest dobre, co powinniśmy kontynuować, w związku z tym ewentualnie co zrobić inaczej, to te wyniki po prostu zaczęły przychodzić same. W tym czasie, jak taką intensywną pracę mieliśmy, 3 lata z rzędu byliśmy mistrzami Polski. To nie jest przypadek. Więc te rzeczy same za siebie, można powiedzieć, przemawiały wtedy. I myślę, że to podejście jest bardzo fajne i skuteczne, super do wprowadzenia w organizacjach i myślę też, że jest po prostu bardzo trudne do wprowadzenia w organizacje. Dlatego, że ta umiejętność odklejenia się od pewnych naszych założeń, szczególnie w dużych organizacjach i skostniałych organizacjach, jest po prostu trudna. Podsumowując trochę i przechodząc właśnie do organizacji, chciałabym Wam taką fajną tutaj analogię pokazać. Ja rozumiem to szukanie rozwiązań, zmienianie swojego życia, usprawnianie pracy zespołu czy polepszanie organizacji jako pewnego rodzaju wspinaczkę na górę. I bardzo wiele osób zaczyna wspinaczkę do swojego celu od tego, że wymyślają, co zrobią. Będę ćwiczyć, nie wiem, wdrożymy taki system, coś zrobimy, bo to jest w naszej naturze, żeby coś zrobić, prawda? Jeżeli coś jest nie tak, zróbmy coś. I to jest bardzo prosta rzecz, ale bardzo często pomijana. Żeby to miało sens, to najpierw musimy sobie określić, co ma być na końcu. Co ma być efektem? Co to jest ten szczyt? Zanim spakujemy plecak i będziemy wiedzieć, co do niego włożyć, w którą stronę pójść, czy w lewo, czy w prawo, którą drogą, to musimy wiedzieć, co jest na samym końcu. I to jest rzecz bardzo trudna dla wielu osób, bo po prostu nie wiadomo, co jest na końcu. Nikt ktoś o tym nie myślał nigdy, tak? No, w sumie to nie wiadomo. Bardzo często, ja też robię dużo szkoleń, bardzo często spotykam się z organizacjami, które jak ich pytam, okej, no to co ma być, się polepszyć dzięki takiemu szkoleniu? Nie wiadomo, ale szkolenie powinno być z komunikacji na przykład, albo na przykład ze stresu powinno być szkolenie, albo na przykład z jakiegoś czegoś innego. Okej, to skąd będziemy wiedzieć, że to się do czegoś przydało? Co to ma dać? Nie wiadomo. Jak już mamy tą wizję, ten efekt, to warto rozważyć, gdzie jesteśmy teraz, żeby złapać odległość, żeby złapać jakąś kalibrację tego. Prawda? No bo jeżeli mamy daleko, to jest trochę inaczej niż jak mamy blisko. I jak już sobie to określimy, gdzie chcemy być i gdzie jesteśmy, to możemy określić taką trasę albo inną. Po drodze oczywiście warto jest dać sobie takie punkty pośrednie, bo jeżeli tych punktów pośrednich nie mamy, a cel jest zbyt odległy, to będzie natychmiastowy spadek motywacji. I tak jest nie tylko w sporcie, w każdym innym miejscu. Jeżeli jest coś, czego nie widać, to tej motywacji nie będzie. No i potem możemy sobie różne trasy do tych, w zależności od tych punktów pośrednich, dobierać. I to jest oczywiste dla mnie, nie wiem, czy dla Was też. Widzę, że coś na czacie się pojawiło, przepraszam, już postaram się to przeczytać. Czy ktoś chciałby coś dodać na ten moment? Tutaj mogę tylko podbić to, co powiedziałaś, tak, że to jest, wydaje się, przynajmniej dla mnie to jest oczywiste i bardzo logiczne, natomiast mega trudne w organizacjach. Po pierwsze, syndrom backlogu dla mnie jest niesamowity. Mamy w backlogu i odhaczamy i zapierniczamy do przodu, a nie zastanawiamy się, czy co do czegoś nas prowadzi. To jest bardzo silne po prostu, tak? Nawet ja miałam w momencie ustalania celów ta trudność, o której ty powiedziałaś, tak? Że co ja chcę osiągnąć. Ludzie mówili bardzo często, co ja zrobię, a utykali totalnie na odpowiedzi na pytanie, no dobra, zrobisz to, to i to i co? Po co ci to potrzebne? Ja się absolutnie z tobą zgadzam, bo czasami jeżeli robimy błąd, no nasza psychika ma coś takiego, że jeżeli coś tam nie wyjdzie, to trzeba poprawić. Ale czasami okazuje się, że to po prostu nie jest potrzebne w kontekście osiągnięcia celu, prawda? Bo jeżeli ja mam tyle czasu spędzić na poprawieniu czegoś, a to jest w ogóle w żaden sposób nieprzydatne, no to po co? Ja tutaj mówię nawet nie w kontekście poprawiania. Ja mówię w kontekście tego, że moją wartość postrzegam nie poprzez
to, że sobie wyznaczę cel i widzę go, tylko poprzez to, że zrobi ileś rzeczy. I a ponieważ czy jestem rozliczana zrobienia, a nie siedzenia, no to tak, mam listę do zrobienia, więc mam wtedy po prostu mega listę to do. Jasne. Mamy jeszcze podniesioną rękę. I Marcin ma jeszcze. Tak, ja chciałbym dopytać Ciebie, Olgo, czy możesz podpowiedzieć troszeczkę, w jaki sposób ustalać te punkty pośrednie właśnie, żeby zadbać o to, żeby nie było, jeżeli cel jest gdzieś daleki, tak, faktycznie trudny dla kogoś, to jak zadbać o te punkty pośrednie, jak je ustalać właśnie, żeby adresować te na przykład spadki motywacji, kiedy no przez jakiś czas się nic nie dzieje, tak, nie widzimy jakichś na przykład sukcesów namacalnych, mierzalnych, nie, i ta motywacja nam spada, czy to mogłabyś coś... No, bardzo fajne pytanie, bo ja, jeżeli ktoś przychodzi do mnie właśnie ze spadkiem motywacji, to jest moja pierwsza myśl, nie, prawda, trenerzy często wysyłają, że ktoś jest leniem i żeby coś z nim zrobić. I dla mnie spadek motywacji jest sygnałem, że coś jest nie tak z celami, że one są albo zbyt daleko, albo źle są ustawione. Dobry cel to jest taki cel, który przy włożeniu jakiegoś wysiłku jesteś w stanie osiągnąć. Czyli masz takie poczucie, że tak już możesz go sięgnąć. I to jest bardzo fajna rzecz, bo jeżeli mamy daleki cel, to my mamy raz nagrodę. Jeżeli mamy kilka celów pośrednich, to mamy kilka razy tą nagrodę. I nieważne, że ona jest trochę mniejsza, dla naszego umysłu to nie ma znaczenia, ważne, że było kilka razy. I ta częstotliwość dobierania tego, jak często będziesz miał sukces, no to jest jakiś rodzaj doświadczenia jakiegoś, prawda, no, feelingu takiego, znania, czy jakby znajomości swoich ludzi. Są ludzie, czy drużyny, czy zespoły, dla których to jest potrzebne każdego dnia. Są też zespoły, które są w stanie jakoś dłużej pracować. Natomiast to osiągnięcie sukcesu to nie musi być coś wielkiego, to może być bardzo subiektywna rzecz, prawda? I jeżeli my opieramy nasz postęp na wskaźnikach, na medalach, na wskaźnikach biznesowych, to z reguły trzeba dosyć długo czekać. Ale jeżeli oprzemy nasze poczucie sukcesu nie na osiągnięciu wskaźników, tylko na osiąganiu celów, to gwarantujemy sobie fajną drabinkę tego, że okej, zaplanowałem cel, zrobiłem, mam sukces, zaplanowałem, mam cel i tak dalej. Prawda? Jeżeli ja bym opierała w sporcie poczucie sukcesu tylko i wyłącznie na wyniku sportowym, to by było bardzo ciężko, bo pierwsze miejsce jest zawsze tylko jedno. A to, że ktoś nie zdobył pierwszego miejsca, albo czy je zdobył, nie jest od niego zależne w 100%. On mógł zrobić wielką pracę, ale ktoś mógł zrobić jeszcze większą. To nie znaczy, że ja mu chcę ten sukces zabrać, prawda? Dlatego opieranie się na wynikach, miejscach, medalach jest bez sensu, bo to nie jest miara sukcesu. Szczególnie, że ten sukces w sporcie, czy forma sportowa jest naprawdę, nie jest liniowa. I to trzeba być naprawdę sprytnym trenerem, sprytnym menadżerem, sprytnym liderem zespołu, żeby tak dobierać te punkty pośrednie, żeby one ci w pewien sposób gwarantowały to poczucie sukcesu i trzeba je zbudować w taki sposób, żeby one były możliwe do osiągnięcia w sposób zależny od ludzi, bo wynik finansowy też nie do końca jest w 100% od nas zależny, czy osiągnięcie jakichś innych wskaźników biznesowych, ale jeżeli jako punkt pośredni dasz coś, co jest naprawdę zależne od danych osób, ważne dla nich, są w stanie to zrobić i dosyć blisko, to będzie ich wciągało. Ale nie wiem, co to powinno być konkretnie, bo to zależy od danego zespołu po prostu. Tak, no mam świadomość, że dzięki także się tym podzieliłaś. Chciałem jeszcze króciutko zapytać, bo tutaj padła Paulina, nawiązała do kwestii tam to-do list i zastanawiam się właśnie też, czy w kontekście tej wyznaczenia drogi, tak, tych punktów pośrednich, ja się spotykam z dwoma przeciwstawnymi w biznesie podejściami. Jedno to jest takie, że te to-do listy trzeba po prostu jakby trzeba cisnąć, tak? Takie amerykańskie podejście, grind, jedziemy, tak, i po prostu uwalnić się robotą po pachy, nie? Ale jest też podejście takie bardziej, żeby szukać flow swojego, tak? I żeby na przykład właśnie te dzienne listy to-do robić kilka punktów, żeby one zawierały i skupić się na tym, żeby je po prostu dowieść. I tworzyć sobie tą pewną taką przestrzeń pomiędzy, tak? Też na te refleksje, czy ja idę cały czas w tym dobrym kierunku.
I chciałem zapytać, które podejście ewentualnie jest Ci bliższe, czy jeszcze jakieś inne zupełnie do już takiego planowania dziennego na przykład. Ja mam bardzo fajny cytat, nie wiem, kto to powiedział, chyba jakiś trener piłkarski, nie przepadam za piłką nożną w ogóle, ale to im akurat wyszło. Był taki trener, który powiedział, lepiej mądrze stać niż głupio biegać. I to mi się bardzo kojarzy z tą listą to do. Prawda? Można się zawalić pracą, tylko znowuż po co? Co ma to dać? Czy te wszystkie rzeczy, które my robimy, czy one nas w odpowiednią stronę wiozą? Bo sportowcy też są tacy. Są sportowcy, którzy tak ciężko trenują, że naprawdę nie mają czasu zastanowić się, czy to w dobrym kierunku idzie. I jeżeli my mamy 60 itemów na naszej liście to do, no to ja zawsze się zastanawiam, czy te wszystkie rzeczy naprawdę są niezbędne po to, żeby znaleźć się w tym punkcie pośrednim. Prawda? W ogóle, czy one są z tego punktu pośredniego, czy one w ogóle jakiś mają porządek, czy one jedno z drugiego wynika, bo być może wystarczy zrobić połowę tego i będziemy w tym samym miejscu, w którym chcemy być. Bo ja się bardzo zgadzam z Tobą, że to poczucie właśnie tego, że to tak się trzeba ciężko napracować, bo to wtedy będzie takie bardziej wartościowe, no to jest taki efekt psychologiczny, że jak jest ciężko, to jest lepiej. Tak? No, a jak to jest z tym, co na początku powiedziałeś, że za wszystkim stoją dobre intencje? No, jeżeli ktoś chce sobie cisnąć, mieć 60 itemów i sobie je zrobić dziennie i ma za tym dobrą, czy tam ma intencję, to znaczy, że jest szczęśliwy, skoro tak chce, nie? Bardzo dobre pytanie, bo tak bardzo często się zdarza, że taka osoba się będzie upierała, że ona tego wszystkiego potrzebuje, ale to jest co innego upierać się, że potrzebuje zrobić 60 itemów, bo praca będzie zrobiona, a co innego jest upierać się, że ja tego potrzebuję, dlatego że wtedy czuję się wartościowy. I to bardzo często ludzie odkrywają podczas takich rozmów, że to nie jest niezbędne do tego, żeby ta praca była wykonana, w sensie jakby obiektywnym, tak? Że to nie jest potrzebne i że ja to robię dlatego, że mi jest to potrzebne, żeby czuć się w jakiś sposób. I jeżeli ktoś chce coś z tym zrobić, no to super, prawda? To się zastanawiamy, czy jest jakiś inny sposób na to, żeby czuć się wartościowym bez zamordowania siebie taką ilością rzeczy. Ale są ludzie, którzy mówią, nie, to jest mój sposób, żyją tak sobie przez rok, dwa, trzy, prawda? I potem wracają i mówią, wie pani co, nie wiem, co się stało, ale no po prostu jakieś mam straszne spadki nastroju, prawda? I ja wtedy mogę zapytać, czy to jest jakieś powiązanie na przykład może z tym, czy klient widzi. No i klient wtedy mówi, no może. No i ja wtedy pytam, a czy gdyby pan nie robił tych wszystkich innych rzeczy, to czy coś by było inaczej? Tak? Bo ja wiem o tym, że on wróci, ale ja nie mogę mu o tym powiedzieć. On się sam zamęczy. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tak jak sobie patrzę na ten rysunek z wizją, stanem obecnym i tak dalej, i staram sobie tak wyobrazić taką sytuację, kiedy właśnie wprowadzamy w organizacji dużą zmianę, nie? Na przykład mamy organizację, która jest jakaś tam skostniała, ciężko im się pracuje i mówią, od teraz będziemy agile, będziemy zwinni, nie? I tworzą sobie taką wizję, że będą małe zespoły, które będą się organizowały same, tam informacje będą szybko przepływały i tak dalej. To jest taka wizja i wszyscy, a stan obecny jest taki, że są duże, sztywne zespoły, mało informacji i tak dalej, i tak dalej. Jest długa droga. No i teraz, no i to często jest tak, że ludzie mają takie na początku takie wow, bo zbudowali taką wizję, która jest taka sexy. I potem mają wrażenie, że to już, nie? Jakby, że ta wizja już jest wszystkim i teraz ona się stanie, nie? I często brakuje potem takiej pary w tych organizacjach, żeby tą zmianę sukcesywnie wprowadzać, nie? To jakie byłyby Twoje rady w takim razie? To Ty mówisz, to ja cofając się, Agile nie jest dla mnie wizją i efektem. Agile jest drogą. Mhm. Ja bym się najpierw zastanowiła, co ma być na samym końcu tego wszystkiego? Już ten Agile wprowadzimy, już on będzie taki świetny, to co dzięki temu będzie dla nas lepiej? Bo Agile nie jest jedyną drogą, nie? Bo może się okazać, że nam to tak wejdę trochę, jest potrzebne do szczęścia. Ja tak wejdę troszkę, przepraszam, bezczelnie, bo Magda to mnie tutaj specjalnie pewnie też mnie tak podkusiła, bo dość często tak mówimy, wow, to my chcemy być turkusowi, wow, to jest nasza wizja. I podobnie jak my chcemy być agile, to jest pytanie podstawowe, po co? Ale to ja chcemy osiągnąć i wtedy ta turkusowość bądź agile'owość, tak jak Olga mówi, jest drogą. Jest pewnego rodzaju sposobem do osiągnięcia tego, co jest za tym po co. Natomiast i wtedy, Magda, to napędza.
Bo jeżeli zaczynamy się na turkusowości bądź agile'owości, to nie mamy po co. A jak mamy to po co, to to po co, wiesz, daje nam ten power, o ile to jest sexy dla wszystkich uczestników, o ile oni rozumieją to. Sorki za wcinkę z mojej strony. Okej, to ja sobie tak to teraz tłumaczę, nie, że ta wizja, ona musi być bardzo taka namacalna, nie, że właśnie co będzie inaczej, jak to będzie inaczej wyglądało, jak my znajdziemy te konkretne rzeczy inaczej, to my będziemy wiedzieć, jak teraz te inaczej zdobywać, nie, czyli żeby, nie wiem, inaczej to znaczy, że będą małe zespoły, nie, to wiemy, że musimy się podzielić na małe zespoły, tam każdy zespół musi mieć swojego lidera, ktoś będzie musiał być tym liderem, więc zaczynamy konkretne rzeczy po prostu robić, tak? To teraz rozumiem. Ja jeszcze tak coś chcę powiedzieć. Jeżeli mamy ten szczyt, tą wizję, ten efekt określony i ludzie są świadomi tego, po co im jest Agile, Turkus, czy cokolwiek innego, jakikolwiek inny system, to mając taki kontekst, ta motywacja po prostu istnieje, tak? Bo ludzie wiedzą, że to jest im potrzebne do osiągnięcia tego efektu. Czy wszyscy się z tym efektem zgadzają, to jest inna sprawa. Ale jeżeli ludzie wiedzą, czy widzą, co dzięki temu będzie im lepiej w życiu, prawda? Jeżeli powiesz im, że dzięki temu, że tutaj będziemy na samej górze, to będziemy mieć to i to, sposobem na to jest Agile, więc słuchajcie, no to jakby trochę oczywiste jest, że prawda, my ten Agile potrzebujemy i to w zasadzie dla was jest, żeby wam ułatwić robotę. Tak? Więc ten system budowania tego, co jest na końcu, co jest punktem pośrednim, co jest drogą, bo to takie pytania się bardzo często mieszają, prawda? Co jest sposobem, a co jest drogą. To nie jest łatwa sprawa i to dużo czasu schodzi nad tym, żeby w ogóle się zastanowić, co ma być na końcu. Tak? No ktoś może powiedzieć, na końcu ma być zysk firmy. Okej, jak to możemy porozumieć? Jest jedna sprawa, jak mogę. Nie każdy na tą wyprawę się zabierze, bo niektórzy nawet w ramach po co może być seksowne, ale droga dojścia do tego po co jest dla nich absolutnie niezrozumiała i to jest naturalne, że w ramach transformacji, dużych transformacji, część osób po prostu może odejść z zespołu i musimy to brać pod uwagę. To jest dość istotne, to zwłaszcza jeszcze na chwilkę w tak zwanych firmach turkusowych, to jest taki efekt uboczny, który się zdarza w zależności od tego, czy podchodzimy do turkusu jako wdrożenia, broń Boże, czy podchodzimy na bazie zrozumienia tego, co chcemy, jak chcemy i tak dalej. To ja muszę wam opowiedzieć o kolejnej rzeczy, bo widzę, że już o fajnych sprawach rozmawiamy, bo od razu sobie myślę, że czasami ten punkt malutki, pośredni, jeżeli on nie jest w kontekście szerszym, to dla ludzi jest bez sensu. No bo po co my mamy tutaj na jakąś skałę iść, prawda? Która jest w ogóle znikąd i nie wiadomo po co. Więc pokazywanie ludziom tego szerszego kontekstu, to jest potrzebne, bo to jest punkt pośredni, a nie docelowy, jest ważne. Ale to chcę za chwilę powiedzieć, bo teraz chcę powiedzieć o moich doświadczeniach z korporacji, bo niestety nie ja wymyśliłam znowu to, a jak pracowałam w tym BSH, to sobie pomyślałam, kurczę, znowu ktoś mój system tutaj skopiował. Ale znowu sobie pomyślałam, że chyba to nie jest możliwe, dlatego że, już wam mówię, kto ten system miałby skopiować. Więc mało prawdopodobne jest to, że Toyota go skopiowała. I wtedy zaczęłam sobie myśleć, że być może jest to jakiś uniwersalny system, który po prostu działa i ludzie po prostu to dostrzegają. Toyota, która jest związana z produkcją, prawda? Z czymś, co totalnie w ogóle nie kojarzy się z tym, o czym rozmawiamy, też tego systemu używa. I ten slajd, o którym wcześniej mówiliśmy, to jest slajd Toyoty. Czyli zrozumienie tego, dokąd idziemy, złapanie tego, co jest teraz, ustanowienie kolejnego kroku, pierwszego jakiegoś, prawda? No i te iteracje poprzez kolejne kroki. I moje doświadczenie z systemem Toyoty, ja byłam odpowiedzialna za wdrażanie systemu produkcyjnego opartego na systemie Toyoty właśnie w BSH, w fabryce suszarek, co może wydawać się absurdalne, ponieważ jestem psychologiem, nie mam zielonego pojęcia o produkcji, nawet nie wiem, jakie są rodzaje prądu, nic nie wiem z takich technicznych rzeczy. Natomiast zostałam osobą odpowiedzialną za wdrożenie tego systemu właśnie dlatego, że jest to jakiś taki system związany, tak sobie myślę, że to zauważyli, że jest to system związany z zmianą, z wdrażaniem zmian. Tak? Marcin? To mi się od razu pytanie nasuwa, jak wspomniałaś o tym wdrażaniu systemu Toyoty właśnie. A jak wrażenia z samego wdrażania, bo ja czytając książkę Droga Toyoty, tak, gdzie
pokazywane są case'y Chryslera, Forda, tak, GM-a, które miały bardzo dobry wgląd w system pracy Toyoty. Mało tego, niektóre z nich podejmowały joint venture z Toyotą. To wszystko się nie udało, tak? I też tam jest analizowane, dlaczego nie udało się wdrożyć właśnie tak zwanego systemu Toyoty. No i ciekawi mnie też twoje tutaj obserwacje na bazie tego. Moja perspektywa jest taka. System Toyoty, wbrew pozorom, jest systemem zarządzania ludźmi, a nie produkcją, nie maszynami. Jeżeli ludzie nie są gotowi na system Toyoty, to go się nie da wdrożyć. To co Andrzej powiedział, prawda? Że no to nie każdy się zabierze na taką podróż. I nie wiem, gdzie to czytałam, ale wydaje mi się, że tego nie wymyśliłam. Toyota bardzo chętnie się dzieli swoim systemem, dlatego że mówi, że nie jesteście w stanie tego powtórzyć, dlatego że macie innych ludzi, inną kulturę, inaczej do tego podchodzicie. Po prostu. Moje doświadczenia z wdrażaniem tego systemu są takie, jakby praktycznie, tak, jak to wyglądało. I to jest dla mnie super ciekawe, bo z jednej strony było to połączenie szukania przyczyn źródłowych tam, gdzie to ma sens, czyli w maszynach, a z drugiej strony to wdrażanie było związane z, przede wszystkim zaczynało się planowaniem celów, co było nowością wtedy, tak, bo to było wdrożenie, było nowością, bo wszyscy menadżerowie siadali, wszyscy, tacy, którzy byli odpowiedzialni za PHP również, i tacy, którzy byli odpowiedzialni za jakieś rzeczy związane z IT również. I wszyscy się zastanawialiśmy nad tym, gdzie powinniśmy się znaleźć za 5 lat. Tak? Czyli ustalaliśmy sobie, co my chcemy, co było szokujące, ponieważ na takim spotkaniu nie było omawiane, co nie działa, która maszyna się zepsuła, ile było straty dziennej, ile było straty miesięcznej, ile było straty... Nikt o tym nie mówił. I mówiliśmy o tym, gdzie chcemy być za 5 lat. I robiliśmy to w dwóch wersjach. W wersji takiej kosztowej, czyli rozbijaliśmy cele związane z, właśnie z kosztami, może nie z kosztami, jak z finansami. To było świetne, dlatego że wychodziliśmy od góry samej, czyli celu, czyli zysku przedsiębiorstwa, rozbijając je na bardzo drobne rzeczy, na samym końcu drabinki, mając idealnie rozbite wszystkie KPI i wszystkie kraje. I ludzie widzieli, że to, że on musi, na przykład osoby z fakturowania, muszą tyle i tyle faktur w miesiącu przerobić, co kiedyś było, no dlaczego tyle, a nie inaczej, to te osoby widziały, że to się skleja i ma realny wpływ na to, jaki jest na końcu przychód firmy. To było fajnie zrobione, bo te wartości, które się tam podstawiało, one się bardzo fajnie przeliczały i to można było zobaczyć. Co się stanie, jak zrobimy 500 faktur, pyk, prawda? No tam zmiana na górze była bardzo drobna. Co się stanie na przykład, jeżeli tutaj będziemy mieć taką stratę na materiale, pyk, prawda? I każdy mógł doświadczyć tego, jak jego plus jeden, prawda, czy minus jeden przełoży się na cały system. I jak ludzie to widzieli, to mówili, o, prawda, to może jednak jest jakaś różnica, jeżeli ja to robię szybciej albo wolniej. Świetne było to, jak na przykład tam się planuje pracę ludzi na produkcji, ile sekund każda czynność powinna zająć. I co się stanie, jeżeli na przykład na tym stanowisku ta czynność będzie trwała 2 sekundy szybciej. 2 sekundy, prawda, człowiek sobie myśli 2 sekundy w tą czy w tamtą, co za różnica. Ale jak zliczymy 2 sekundy razy ilość zmian, ilość godzin, ilość dni i wychodzi nam cały rok, to mamy boom jakieś, prawda, wielkie oszczędności, więc nagle wszyscy powiedzieli, o matko, prawda? Idziemy szukać tych 2 sekund. Więc to był ten kontekst wspinania się na samą górę. I zobaczcie, jeszcze jedna rzecz była super ważna, że ludzie zaczęli się zastanawiać nad tym, gdzie jest miejsce najbardziej istotne do tego, żeby nam się do czegoś to przydało. Okazywało się, że strata na czymś tam w ogóle nas w sumie to nie obchodzi, bo ona niespecjalnie ma przełożenie na górę, albo że jest inne miejsce, które daje szybszy, łatwiejszy, jakiś bardziej przyjemny efekt niż zajmowanie się tym. I okazało się, że ludzie, którzy naprawdę tam załamywali ręce nad tym, że ta maszyna ma w specyfikacji tyle i tyle sekund, ale się opóźnia o 0,5 sekundy, okazało się, że w sumie to czy my to poprawimy teraz, czy nie, okej, no może jest strata, ale to nie jest aż tak ważne.
Czyli znowu nie z perspektywy błędów, problemów, tylko z perspektywy tego, no co można zrobić inaczej, żeby nas osiągnąć efekt, co wydaje się bardzo trudne w produkcji. A druga rzecz, którą robiliśmy, to jest value stream design. Nie wiem, czy kiedyś o tym słyszeliście. Projektuje się cały przepływ strumienia wartości w fabryce, rysując to, jak on powinien wyglądać. Czyli znowu, nie szukamy dziur, nie szukamy tego, gdzie tam są jakieś wąskie gardła, nie szukamy tego. Może później, tak? Ale nie skupiamy się na tym, co tam jest źle, tylko robimy sobie wersję tego, jak to powinno być i szukamy, jaka jest odległość, prawda? Gdzie jesteśmy teraz, gdzie powinniśmy być. I zastanawiamy się, jak do tego doprowadzić. A to jest zupełnie co innego, niż wzięcie value stream mapy i prawda, o tutaj jest wąski gar, o tutaj, prawda, o tutaj jest źle. Bo to człowiek ulepsza, ulepsza, ulepsza i na samym końcu, no tak, jest ulepszona, czy to jest to, co my chcemy, czy to jest w ogóle to, co nam jest potrzebne. A to znowu, tylko skończę, powiem jeszcze jedno zdanie. A to wszystko znowu bierze się z tego systemu pull. Nie z systemu push, prawda, że my chcemy tutaj, żeby to tak było, tylko z systemu, który tak, co nam jest potrzebne w ogóle. Nie wiem, czy, no bo nie znam was, nie wiem, na ile wy się orientujecie. System pull to jest taki system, w którym to klient dyktuje i zapotrzebowanie dyktuje, co się dzieje w samej fabryce. A system push to jest to, że my sobie wymyślamy, że to tak byśmy chcieli robić. Więc posługując się tak globalnie systemem pull, no to jest logiczne, żeby się zastanawiać nad tym, jak to ma wyglądać, żeby nam to w ogóle do czegoś było potrzebne? Dobra. Paulina, chyba ty pierwsza podniosłaś rękę. Nie, Marcin miał cały czas rękę, ale nie wiem, czy cały czas po poprzednim, tak, czy... Ja chciałem się dopytać króciutko, jeżeli mogę, Paulino. Tak, 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 idź. Chciałem dopytać, czy ty też pracowałaś, Olgo, w BSH nad mindsetem liderów oraz tworzeniem odpowiedniego środowiska, który wspiera rozwój liderów. Czy to też był element tego, powiedzmy, wdrożenia? To był główny element tego wdrożenia. Bo to, tak jak mówię, moje doświadczenie jest takie, że to nie jest trudne to, o czym my mówimy, prawda? I to nie jest trudne pójść na halę i obciąć 2 sekundy. To, co jest najtrudniejsze, to no nie przekonać, tak? Bo to nie jest moja rola, żeby kogoś nagabywać i przekonywać, tylko ułatwić tym ludziom, pokazać ten kontekst, który spowoduje, że oni powiedzą, okej, okay, to nam jest potrzebne i ty nam jesteś potrzebna do tego, żebyśmy mogli to zrobić. To nie jest łatwe, tak? Bo zmiana no, zawsze jest, prawda? Po co, dlaczego? I trudne było przewrócenie tego sposobu myślenia do góry nogami. Część osób miała takie doświadczenie na jakiś poprzedni film, prawda? Jak można nie analizować błędów? To jest główna rzecz jakby do przeskoczenia. Jak można nie analizować błędów? Jak można rysować mapę tego, jak to ma wyglądać, bo przecież tutaj się kiedyś w zeszłym roku coś zacięło. To było najtrudniejsze. Dzięki. Ja mam bardziej takie stwierdzenie i refleksję, że produkcja jest wyzwaniem i wprowadzanie Toyotowego systemu jest wyzwaniem. Ja też jakby jestem w tym miejscu, gdzie co ty powiedziałaś, że to jest kultura Toyoty de facto i nikt jej nie potrafi tak dobrze skopiować, no bo nie ma kultury. Tego podkładu kulturowego, dlatego to jest ten kawałek. Natomiast jeszcze mam taką refleksję, że to jest jeszcze większe wyzwanie, jeżeli chodzi o to skoncentrowanie na rozwiązaniu i na przyszłości, w momencie, kiedy nie ma maszyn, tylko są ludzie w usługach, tak? I nie analizujemy, czy maszyna się zepsuła, czy ona może 2 sekundy dłużej, krócej coś robić, tylko analizujemy zachowania ludzi i teraz skupianie się na tym, żeby wyłapywać to Blanchard ładnie mówił, tak? Przyłapuj ludzi na tym, co robią dobrze i chwal ich. Wyłapywanie dobrych, mówienie o tego, co mogłoby być zrobione inaczej, co chcę robić inaczej w kontekście zespołu, wzajemnej interakcji pomiędzy w tym kontekście usługowym może być jeszcze większym wyzwaniem. Albo jest po prostu. W systemie Toyoty to ten sposób wprowadzenia tego improvement kata to jest coaching. Coaching Toyoty jest trochę inny niż inne trochę są pole, ale to wdrożenie zmiany, prawda, no ja nie mogę pójść i powiedzieć teraz będziemy tutaj mieć Toyotę, tak, bo wszyscy powiedzieli fajnie, cześć, tylko ta praca właśnie z menadżerami, ta praca z tym, co się jakby dzieje, to jest
bardzo trudny. Bo część osób na przykład mówi, że nie widzi z tego korzyści. I ja im wierzę, bo być może nie ma tam korzyści dla nich. To znowu to, co Andrzej mówił, że no nie każdy widzi korzyść z takiej drogi. Nie każdy się zgadza co do tego. No nie, może ja, prawda, jakoś nie tłumaczę tego odpowiednio. Tak? Bo często jest tak, że ludzie, którzy są tak bardzo skoncentrowani na tych maszynach, na tych procesach, oni nie postrzegają tego systemu jako systemu zarządzania ludźmi. Tam na przykład bardzo dużo w tym coaching kata jest wychodzenia na halę, pytania ludzi, co byś zrobił inaczej, prawda? To jest bardzo trudne dla osoby, która jest związana z procesem produkcyjnym, zapytać go, wie pan co, przepraszam bardzo, co by pan tutaj zrobił inaczej na tej maszynie? Bo ci ludzie są przyzwyczajeni do tego, że idą i mówią, słuchaj, źle to robisz na tej maszynie. Tak powinieneś to robić. Prawda? A ten coaching zakłada, że jeżeli wprowadzamy zmianę, to jest strata, taka sama jak każda inna, jak strata materiałowa, że my tracimy naukę. I ten sposób rozumienia tego, jak ludzie działają, jak ich praca ma wyglądać, to jest trudne. Maszyny nie są trudne. To ludzie są trudni. I ludzie są systemem nieprzewidywalnym, co dla osób, które pracują w fabryce, czasami jest po prostu bardzo trudne. I to wychodzenie, i to pytanie, prawda? No, po co ja mam pytać ludzi, jak im się pracuje? No w sumie po nic, tak? Albo po co ja mam go pytać, jak ja wiem lepiej, to mu mogę powiedzieć, będzie szybciej. No to ja tam mówię, że no może i będzie szybciej, ale to nie jest to, co my chcemy. Bo my chcemy wykorzystać to do nauki. Każda rzecz, każdy problem, który nie jest związany z nauką, tylko że pójdziesz i go rozwiążesz, ale nie nauczy się nikt przy okazji tego, jest stratą. Kto był pierwszy? Paulina czy Max? Ja byłam pierwsza. Bo ja mam taką jeszcze właśnie refleksję na temat tego, jakby pełna zgoda co do tego. System Toyoty jest mocno oparty też na liderach. Natomiast to, o czym mówimy w Turkusie, to mówimy też dużo o zespołach. I tutaj ten człowiek do człowieka w zespole też jest pewnym wyzwaniem, bo to samo podejście coachingowe jest takie, coachujemy się nawzajem, czyli mamy to samo podejście do siebie w zespole nawzajem, co jest jeszcze kolejnym stopniem trudności w organizacji, tak? Bo jedna rzecz to jest, żeby tak menadżer zaczynał pracować, czy lider zespołu, to jest jeden kawałek, a kolejny stopień to jest, żeby to było właśnie peer-to-peer, tak? Żeby to ludzie nawzajem potrafili powiedzieć, ja w tej roli potrzebuję w tej chwili, żebyście mi powiedzieli, czy ja się sprawdzam i co mogę zrobić inaczej na przykład, tak? Dlatego się nie da dobrze, a co mogę poprawić, nie? O tym się nie da ludzi poinformować, że tak mają robić, tylko to tak. Jest proces, prawda, gdzieś tam, który się rodzi, no to wszyscy muszą być na to gotowi po prostu. I tak. Musi być duży poziom bezpieczeństwa psychologicznego przede wszystkim w organizacji, tak? W zespole. Żeby to zrobić. I to jest wyzwanie. Natomiast super, jakby myślę, że jeżeli zespół się na to zdecyduje i faktycznie, bo to jest de facto tak samo fit forward, tak? To też jest ta sama ścieżka, nie? Jeżeli zespoły w to uda im się pójść, to mogą naprawdę góry przenosić, jeżeli zaczną robić w zespołach. Dobrze, puszczam rękę, Magda. Tak. Ja tak jeszcze tylko jak właśnie, bo często pojawia się to pytanie, nie? Co możesz zrobić inaczej? I jakoś mi się odpaliło diabelska myśl, a co z pytaniem, co byś zrobił lepiej, nie? Bo to jest takie pytanie, które jakby już wprost tryka, że musisz coś poprawić. I sobie myślę, że to jest pytanie gorsze, ale pytanie właśnie, no jakby, że jak powstrzymać się, nie? Żeby ktoś chcąc kogoś skusić do tego, żeby poprawił swoje działanie, żeby nie zadał mu pytania, co zrobić lepiej, jak zrobić to lepiej na przyszłość, tylko właśnie jak, co możesz zrobić inaczej. To bardzo, wiesz, ciekawe jest, bo jeżeli pytasz kogoś, co możesz zrobić lepiej, to dla mnie jest to w pewien sposób pytanie zamknięte, bo zakładasz, że to się da lepiej zrobić i że to jest potrzebne, żeby lepiej to zrobić i że jest tam i że jest jakiś lepiej. Natomiast jeżeli kogoś pytasz inaczej, to jest tak otwarte, że zapraszasz kogoś do sprawdzenia, czy to, co by było, gdyby to, wiesz, to pytanie o to inaczej zakłada, że my nie wiemy, kurczę, jakby eksplorujemy, tak? Nie wiemy, co tam jest. Potrzebujemy to znaleźć. No tak, nie wiemy, czy ten wynik nas zadowala, czy nie, czy chcemy go poprawiać może, czy nie, może jest taki, jaki jest okej po prostu. Albo może to może naprawdę w ogóle coś jeszcze innego odkryć, jasne. Robert?
No jakoś też mi to bardzo rezonuje, to co tu Magda mówi, co też ty, Olga, mówisz, że ja w swoim otoczeniu widzę, że często menedżerowie mają tendencję, że ciągle chcemy, żeby było lepiej, ale pamiętam, jak Adam Małysz nieraz mówił, że on właściwie to się skupia, żeby oddać dobry skok i tyle. I w ten sposób wygrywał wszystkie skoki i całość. I się zastanawiam, na ile rzeczywiście to ciągłe zmiany i ciągle robienie lepiej jest dobrym pomysłem. To, co ty powiedziałeś, co działa, to nie psuć, no nie? Mhm. Jasne. I, no i jakby widzę też, że akurat w moim otoczeniu doświadczam, że bardzo łatwo jest menadżerom rysować, okej, okay, idziemy na Mount Everest i zapomnieć, gdzie jesteśmy, ale później jest codzienna praca i słyszę tutaj, że mega ważna jest ta kultura organizacji, wsparcie liderów, to, co się dzieje po drodze. Nie tylko, że okej, okay, macie punkt pośredni, ale jesteście w klapkach, to nic, okej, okay, lećcie, dacie radę, idziemy na Mount Everest. Pierwsza baza, tamże lód, zamknijcie oczy, będzie dobrze. No tak. Trzeba mieć w tym rozsądek, oczywiście. Myślę, że ta kultura jest mega istotna i ona może zabić wszelkie zmiany. Ludzie, jak nie czują się bezpiecznie, to nie będą chcieli się zmieniać, ryzykować. Po co? Dlatego w tym zespole sportowym, w którym jestem, bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na te rzeczy związane z poczuciem się, czuciem się częścią zespołu. Wspólnotą, integracją, bezpieczeństwem. No bardzo, bardzo dużo tam takich rzeczy robimy. Chciałabym jeszcze krótko o tym feedbacku. Dzięki. Takie różnice mam pokazać, bo feedback, taki klasyczny feedback, no to jest, prawda, perspektywa jakiegoś takiego problemu. Z reguły z feedbackiem mamy do czynienia, jeżeli coś jest nie tak. Prawda? Rzadko kiedy słyszymy, chciałbym Ci udzielić feedbacku, ponieważ tak fantastycznie to zadanie zostało zrobione. I ten feedback w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu to nie jest feedback, który ma nas chwalić, żeby nas chwalić, żeby nam było miło. To nie o to chodzi. To jest feedback, który jest z perspektywy celu. To jest wzmacnianie tego, co nas doprowadza do celu. I to nie musi być pozytywne. Tak? To nie chodzi o to, żeby być dla kogoś miłym, żeby być miłym. To chodzi o to, że to jest po prostu skuteczne. Feedback klasyczny, czyli wskazanie tego, co działa, tych plusów i minusów, jakieś wskazywanie tych błędów, natomiast w PSR-ze, czyli w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu, w cudzysłowie wskazujemy plusy, czyli wskazujemy takie, jakby nie tylko to, co ktoś robi, ale też jego zasoby, które są po prostu przydatne w tej sytuacji. I to, co przed chwilą mówiliśmy. Przekazanie oczekiwań co do kierunku zmiany, prawda, co możesz zrobić lepiej, to jest przekazanie bardzo dużego oczekiwania, że to ma być lepiej. Natomiast feedback w PSR-ze wskazuje, że klient potrafi w przeszłości osiągać swoje cele, tak? Czyli zrobiłeś to i to wyszło, to się udało, czyli potrafisz osiągać swoje cele. I jeżeli postanowisz w którymś momencie zrobić krok naprzód, to również to ci się uda. W którą stronę ten krok zrobisz? Okej. Okay. Ja lubię to porównanie dotyczące wyrywania chwastów albo podlewania kwiatów. Możemy się skupiać na wyrywaniu chwastów i je wyrywać, i wyrywać, i wyrywać, albo możemy skupiać się na podlewaniu kwiatków, tak fajnie je pielęgnując, że one zajmą całe miejsce. Jest taki, nie wiem jakiej narodowości jest ten przedsiębiorca, ale jakiś azjatycki przedsiębiorca, który idzie w tym skrajnie i mówi, że to jest bez sensu praca nad swoimi słabościami, ponieważ jeżeli to są nasze słabości, to na pewno są ludzie, którzy są dużo, dużo bardziej do przodu z tym, więc bez sensu się skupiać na takim gonieniu tego, lepiej się skupiać na swoich mocnych stronach, bo to może być coś, co jest naszą przewagą. Tak? Jeżeli je bardzo rozwiniemy i będziemy je mieć lepiej niż inni, no to nawet jeżeli te jakieś niedociągnięcia inne będziemy mieć, no to i tak jesteśmy do przodu. Mhm. Z takim podejściem spotkałem 80-20, tak trochę nawiązując do Pareto właśnie, że 80% czasu powinniśmy pracować nad mocnymi stronami, 20% nad słabymi, przy czym nad słabymi to znowu też w kontekście można pracować nie tylko, ok, jak mam poprawić na przykład coś, tylko być może mogę znaleźć kogoś, kto, na kogo jakby zdeleguję na przykład, tak. Albo wyeliminować, bo nie jest to w łańcuchu wartości aż tak bardzo potrzebne. Prawda, znowu się pojawia pytanie, po co? Jeżeli dopracujesz te swoje słabe strony, to co ci to da? To jest w ogóle ci potrzebne, nie?
No właśnie chciałem zapytać, bo ja na przykład gdzieś też wydaje mi się, że to nie jest tak do końca, że te słabe strony możemy sobie zostawić i w ogóle jakby nie dotykać ich, nie? Bo one będą tworzyły pewne bariery, będą tworzyły pewne przeszkody i w jakiś sposób trzeba to zaadresować, tak? Ten sposób zaadresowania może być różny, tak jak mówię, bo może to być zdelegowanie, może być eliminacja, tak? Może być trening. Są różne strategie na to. No i chciałem właśnie zapytać, czy ty raczej jakby do tego skrajnego bardziej podejścia dążysz w swojej pracy? Chyba tak. Chyba, że coś jest rzeczywiście jakimś takim naprawdę czymś, co przeszkadza. Tak, że rzeczywiście widzę, że to muszę. Ale jeżeli to mi jakoś nie przeszkadza, niespecjalnie jest dla mnie istotne, to chyba nie. No tak sobie myślę o tej drużynie. Jeżeli ktoś fauluje przeciwnika bezustannie, kopie go, skacze mu po głowie, no tak, prawda? Raczej mówimy, żeby od tego nie robił. No bo też podejście skoncentrowane na rozwiązaniu to nie jest głupie, tak? No jeżeli coś jest problemem, to jest problemem. Rzeczywiście. Natomiast to nie jest tak, że to jest w centrum po prostu. Nie słychać cię? Nawiązując do tego, co Marcin powiedział, też jak się patrzy, no bo to jest też spójne, mnie się to łączy z wieloma rzeczami, tak, to co mówisz, bardzo mi rezonuje. Podejście Galupa. Galup mówi buduj na silnych stronach. Słabe doprowadź tylko do poziomu akceptowalnego, tak? Nie kombinuj za bardziej, tak? Czyli trochę, a już akceptuję, już nie fauluję, tak? Jest okej, okay, tak? To wystarczy, tak? I już, nie? To jest taki kawałek. I wklejam w czat jeszcze link do peer review Socjokracji 3.0, które właśnie modeluje to w zespole, tak? Czyli jeżeli mam rolę określoną jasno w zespole, to mogę powiedzieć, zapytać się zespołu, czy sama też powiedzieć, bo tam jest też taki kawałek, że sama mówię, czyli najpierw co dobrego w tej roli się dzieje, a co mogę robić inaczej, tak? I to jest takie super. Coś, co fajnie. No to mówisz jeszcze, wiesz, mi z kolei odpala coś takiego, że w tej drużynie rugby, tam każda pozycja, każdy zawodnik ma inne zadanie. No i teraz po co my mamy tracić czas na to, żeby ktoś, kto ma być szybki, był silny, jak on nie musi, prawda? A po co mamy też tracić czas na to, kto ma być silny, żeby był szybki? Tak? Bo to jest taka fajna analogia, że tam z każdej pozycji, z każdego zawodnika potrzebujemy to, co on ma najlepsze. Niech on lepiej pracuje nad tym, co ma najlepsze, a nie nad tym, że jest wolniejszy od kolegi, bo to po prostu nie przyda się. O. Chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć o takich praktycznych mini wdrożeniach z duchem tego, że to naprawdę nie trzeba wielkiego systemu opracowywać. Wiele osób i wiele firm robi takie spotkania przy kawie, brzmi to banalnie, ale o co mi chodzi? Zaczyna spotkanie od takiej rozmowy, która nie jest rozmową o problemie. Czyli jeżeli jest spotkanie dotyczące czegoś tam, to pierwsze 10 minut rozmawiamy sobie o różnych rzeczach, o wszystkim, tylko nie o jakimś kłopocie. To też powoduje, że umysł troszeczkę inaczej zaczyna, w inną stronę idzie, tak? Nie fiksuje się tak bardzo na tym, że to jest jakiś problem, tylko no, na innych rzeczach. Bardzo fajnym mini wdrożeniem jest zmiana struktury oceny rocznej. Co dobrego? Co ci się udało? Koniec, dziękuję. Nie wiem, czy to jest do przeprowadzenia w każdej organizacji, ale znam organizacje, które w taki sposób prowadzą ocenę roczną. Tylko opowiedz o tym, co ci się udało. Prosta rzecz, ale jednak taka powodująca jakieś napięcie, prawda? No bo to się tak utarło, że ta ocena roczna, no to tak trzeba, jeszcze, prawda, dołożyć te niedociągnięcia. Taki komentarz, właśnie samo hasło ocena powoduje, że ustawiamy się w hierarchii. Czyli ustawiamy się, ktoś ocenia, to jest wyżej, lepiej, a to może jest mój rodzic. I to powoduje wtedy zamykanie się z naszymi talentami i z naszą samodzielnością, z chęcią przejęcia odpowiedzialności. Więc w tej chwili chyba tu, Paulino, ty możesz potwierdzić, że bardzo mocno w dojrzałych tak zwanych firmach uciekamy od tak zwanej oceny. Raczej nazywamy to spotkaniem. No, dlatego warto porozmawiać. Może być po prostu podsumowanie. Wszelkiego rodzaju feedback, czyli feedback feed forward, prawda?
I to taki stosowany w każdym możliwym momencie, przechodząc obok czyjegoś biurka, czy nawet pisząc mu, prawda? O, to było fajne, bo wskazujemy konkretną rzecz, konkretne zachowanie, wzmacniamy to, co chcemy, żeby było więcej. Tak? Jeżeli ktoś coś w cudzysłowie odwali, to bardzo łatwo jest napisać, że to źle, ale jeżeli ktoś coś robi naprawdę fajnego, robi swoją robotę, to rzadko kiedy się spotyka, że ktoś napisze, hej, super, że robisz swoją robotę, bo każdemu się wydaje, że to jest takie, prawda, okej i normalne. Ja tylko dodam, że w kudosach się można rozsmakować i znam zespoły, które sobie po prostu robią rytualny piątek z kudosami na przykład, tak? Super. Mhm. Wszystkie takie rzeczy dotyczące analizy spojrzenia wstecz właśnie, nie po to, żeby szukać tego, co takiego zrobiliśmy, że było źle, tylko co takiego zrobiliśmy, że to zadziałało. Tak? Nawet jeżeli naprawdę było źle, to można znaleźć elementy, które spowodowały, że nie było jeszcze gorzej. Tak? Jakby to jest kwestia pewnego rodzaju perspektywy. Sprawdzamy, co takiego nam wyszło, żebyśmy mogli tego robić więcej. Bo czasami jest takie, no dobra, prawda, fajnie, przejdźmy teraz do meritum. Czyli meritum uznajemy, że to jest, no to musi być coś, co jest nie tak. A znowu, ja to zawsze podkreślam, cel to nie jest, czy osiąganie celu nie musi być w ogóle związane z analizą błędów. Cel to jest to, co mamy robić. Tak? Znaczy do celu prowadzi to, co mamy robić, a nie to, co robimy źle. Więc może się okazać, że po prostu musimy pewne rzeczy robić dalej. O tym Value Stream Mapping Workshop to Wam mówiłam, czyli rysowanie, budowanie tego, gdzie my chcemy być, a potem dopiero co w związku z tym chcemy zrobić, a nie odwrotnie, prawda? Że najpierw coś robimy, róbmy, no i po co? Nie wiadomo. Tak, bo naprawdę, ja jestem, wiecie, czasami zdziwiona, że na duże, dojrzałe firmy wdrażają bardzo dużo różnych rzeczy i potem w sumie nawet nie wiadomo dlaczego i po co. Tak jakby to miało być wdrożone, żeby miało być wdrożone. Być może ktoś miał jakąś ideę za tym stojącą, ale ciężko jest ją zobaczyć, dlatego ta perspektywa się przydaje. Czym się różni to Value Stream Mapping od Value Stream Design? Jaka jest główna różnica? Value Stream Mapa to jest taki snapshot, zdjęcie stanu obecnego, a Value Stream Design to jest to, jak ma być. Mhm. I już patrzymy na różnicę. No i to, co jest super istotne, jedna zmiana bez wielkiej strategii. Można coś wdrożyć, prawda? Co by było, gdybyśmy wdrożyli chociażby te poranne spotkania przy kawie? Tak? Co dobrego z tego wynika? A no to i to, okej, pociągnijmy to. Takie, wiecie, ciągnięcie za sznureczek, nie musimy opracować całego wielkiego systemu wdrożenia tego, bo to znowu to podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, w jakiejkolwiek formie wdrażane, gdziekolwiek, to ciężko tu mówić o jakiejś strategii, prawda? To jest sposób na osiąganie swoich celów. To nie jest coś, co zastąpi. To nie jest coś, co można wdrożyć, bo powinno być wdrożone. To jest znowu coś, co ma nam ułatwić. Prawda? Podobnie trening sportowy. Trening sportowy nie jest celem samym w sobie. Trenowanie, robienie pompek to nie jest cel sam w sobie. To się ma komuś do czegoś przydać, do tego, żeby mieć na przykład więcej siły. Tak? To nie jest tak, że idę na trening po to, żeby zrobić trening. To musi mieć jakiś sens po prostu. I bardzo Wam polecam stronę Solution Focus in Organizations. Bardzo dużo ciekawej wiedzy tam jest. Też jest wytłumaczone bardzo tam dokładnie, w jaki sposób ludzie wdrażają, podają swoje przykłady tych wdrożeń. Tam nie ma terapeutów, raczej są szkoleniowcy, coachowie, którzy opisują swoje wdrożenia, może nie jakoś super szczegółowo, ale po prostu można dużo się tam dowiedzieć. Jest też taki biuletyn, w którym są jakieś artykuły. Myślę, że to ciekawie sobie tam spojrzeć. Podejście jest w ogóle bardzo spójne z coachingiem, tak, jako takim. Bo i też z takim założeniem, nawet może coachowi łatwiej niż tobie, bo nie mając wiedzy i kompetencji do analizy przeszłości, może się zatrzymać. Ja też miałam takie przypadki, że w momencie, kiedy klient czy klientka potrzebowali czegoś jeszcze ogarnąć z przeszłości. Robiliśmy stop klatkę w coachingu, był kawałek terapii i potem ruszaliśmy dalej. Nie? I chodzi mi o to, że mnie było łatwiej zastopować, bo nie miałam kompetencji w ogóle wchodzić tam. Nie? Jasne. Z mojej perspektywy, bo tak jak mówię, ja pracuję robiąc szkolenia, pracuję jako psycholog sportowy, pracuję jako psychoterapeuta, czasami pracuję jako coach. I
No po prostu mówię rzeczy, pytam o rzeczy, robię rzeczy, mam nadzieję, które pomagają tym osobom. Nie mam takiego poczucia, że muszę się przestawiać na to, żeby być terapeutą, muszę się przestawiać, żeby być psychologiem sportowym. I nie sądzę, że to jest kwestia tego, że ja jestem jakaś taka fajna, tylko to podejście po prostu jest tak spójne, dobrze skonstruowane, odpowiadające temu, co jest skuteczne, że wystarczy za nim podążać. Ono to takie powiedzenie jest, prawda? To podejście jest, nie jest skomplikowane, ale jest bardzo trudne do wdrożenia. Wyobraźcie sobie, co by było, jakbyśmy w szkołach je mieli. Na ojej. Jest za granicą cała działka Solution Focus in Schools i super robią rzeczy. Naprawdę super robią rzeczy. Miałam okazję tam kiedyś być właśnie na takim wykładzie, bo to Solution Focus in Organization organizuje takie cykliczne spotkania dotyczące podejścia tego. No i była kiedyś osoba, która opowiadała o takich wdrożeniach w szkole, tylko chyba to było w Szwecji, nie pamiętam. No to no, człowiek mógł tylko siedzieć i się uśmiechać, prawda? I sobie myśleć, szkoda, że u nas... Połączone ze szkołami demokratycznymi i paroma innymi rozwiązaniami po prostu rozwala wszystkie systemy. Tak, Paulina, ja właśnie mi przyszło do głowy, żeby Grześkowi może zarzucić ten pomysł. Tak. Mhm. No, te socjokracje, znaczy ja mogę powiedzieć z mojego do tej chwili konika, czyli socjokracji, tam jest bardzo dużo o tym, tak? Bo jest bardzo dużo o tym, żeby nie grzebać za bardzo, tylko szukać rozwiązania właśnie, tak? Przede wszystkim i ruszać. Och, jakie piękne. To jest dla mnie takie fajne podsumowanie tej koncentracji na rozwiązaniu, prawda? Możemy się zastanawiać, ten kot może się zastanawiać, jak się tam znalazł, kto go tam umieścił, o co tam siedzi i co od niego chcą, prawda? I tak mocno się koncentrować na tym, że ma drzwiczki zamknięte, że można przegapić, tak? Bo to dla mnie jest ilustracja tego, że to rozwiązanie, ono nie musi być związane z tym problemem w postaci zamkniętych drzwiczek, bo to może być coś zupełnie w ogóle takiego, że my sobie nie wyobrażamy. No. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mnie. Mam nadzieję, że to było w jakiś sposób dla Was ciekawe i pomocne. Jeżeli macie jakieś pytania, no to chętnie jeszcze czymś się podzielę. Ja pytania nie mam, mam taką refleksję po tej całej części, bo bardzo to było dla mnie inspirujące i ciekawe i bardzo mocno mnie zatrzymało właśnie nad tym, żeby dobrze zbudować tą wizję i ten cel, nie? Że to jest bardzo istotne, żeby rozumieć to po co. Nie co, ale po co ja to chcę osiągnąć, bo to mi jakoś mocno pokazało, że jak znajdę to po co, to te ścieżki, a będę wiedziała, co mam teraz, to te ścieżki i praktyczne kroki, one się powinny odsłonić, przynajmniej te najbliższe. To jest świetne podsumowanie, bo jak dobrze zbudujemy to, czego chcemy, to te rozwiązania tak się trochę same zaczynają pojawiać. Dzięki. Super. Bardzo dziękuję, Małka. I Magda za wynalezienie, za znalezienie i przy zaproszenie. No, Olga. No ja muszę powiedzieć, że to było bardzo inspirujące, super. Dzięki bardzo. Nie słychać cię. W turkusowych przestrzeniach warto też to promować, tak? Bo to jest taki kawałek, który też może jakby daje ramę i pewność rzeczy, której, tak jak powiedziałeś, intuicyjnie się robi. Tak, z mojej perspektywy jakby Turkus nie mówi o tym wprost, natomiast to, o czym mówiłaś, Paulina, o tym budowaniu psychologicznego bezpieczeństwa, tak, to mi się bardzo wpisuje w ten aspekt Turkusu i uważam, że warto właśnie takie też rozpowszechniać podejście. W tym podejściu chyba tego bezpośrednio sobie nie powiedzieliśmy, ale to jest podejście, które bardzo fajnie wpływa na efektywne zarządzanie naszą energią, tak? Mamy pewną pojemność i jeżeli zaczynamy się skupiać tylko na przyczynie albo w pierwszym kroku na przyczynie, może się okazać, że się wypalimy i nie będziemy mieli czasu. Z praktyki korporacyjnej teraz, jak dobrze wiecie, no niestety dość mocno jest szukanie, polityka szukania winnych. To jest totalne blokowanie energii, bo szukanie winnych czy problemu powoduje, że się zatrzymujemy, słownie się zatrzymujemy
I wszyscy wtedy szukają argumentów, to nie ja, to nie ja, to nie ja, to nie ja. I my w ogóle nie idziemy do przodu. My tylko znajdujemy wtedy usprawiedliwienie, dlaczego to nie ja miałem wpływ. A jeżeli się skupiamy na rozwiązaniu, to inaczej w ogóle zarządzamy tą energią. Jest inny akcent, który powoduje, że nam się chce, że idziemy do przodu. Więc pod tym względem dla mnie to jest metoda mówiąca idźmy do przodu. Oczywiście pamiętajmy o tym, gdzie był problem, ale w trakcie pójścia do przodu my tak czy siak to odnajdziemy i to sobie też poprawimy, ale w funkcji przyszłości, a nie w funkcji cofania się i zatrzymania. Dlatego dla mnie super. O, dzięki wielkie. No ja mam jeszcze taką refleksję a propos retrospektyw, które w samym założeniu w nazwie mają retro, czyli patrzenie do przeszłość. I też w schematach podstawowych takich, które się stosuje, tak, czyli tam żaglówka, to co nas ciągnie, co nas kotwiczy. I też jest też w jakimś stopniu czasem może taką mam refleksję, przegięcie w tym kierunku rozwiązań, czyli żagla, a nie kotwicy, na początku zwłaszcza. Jest potrzebne, bo inaczej trochę jak zrobimy żagiel, czyli co nas pcha do przodu, co nam pomaga, to ludzie już zapominają o tym żaglu i skupiają się de facto, bo tak bardzo silnie mamy właśnie zakotwiczoną kotwicę, tak? Czyli co nas trzyma i gdzie są problemy, że trochę nawet na samym retro już zapominamy o tym koncentracji na żaglu, tylko koncentrujemy się na kotwicy. Tak sobie myślę, że z tej perspektywy retrospektywy powinny zmienić nazwę na prospektywy. No, może to jest taka najmniejsza zmiana, którą można wprowadzić. Czemu nie? Super, dziękuję Wam bardzo za zaproszenie. Dzięki wielkie. Klaudia, Robert. Swoje w takim razie, tak. Klaudia, Robert, Kasia, coś chcielibyście ze swojej strony dorzucić? Jakąś refleksję macie? Ja dorzuciłem na czacie. Dziękuję za inspirację, takie przewietrzenie i spojrzenie szersze. Myślę, że czasami też warto sięgnąć gdzieś tam do tej drogi, którą przeszliśmy, wyciągnąć z niej wnioski, ale ta pozytywna motywacja, a ostatnio też mocne zwracanie uwagi na to, na budowanie kultury organizacyjnej, bo myślę, że ona jest dosyć kluczowa. To, co było powiedziane, że mimo, że Toyota się dzieli swoimi praktykami, to jakoś firmy nie umieją ich wdrożyć. Ja myślę, że mają super liderów, menedżerów i myślę, że to jest ciekawe i to jakoś biorę, ale dziękuję za takie przewietrzenie, inspiracje, za dyskusję. Wam za organizację, zaproszenie Olgi, Olgo, Tobie za podzielenie się, ale też wszystkim uczestnikom za dyskusję, dorzucenie na czacie. To ten czat był dla mnie też taki cenny na spojrzenie z różnych perspektyw. Dziękuję. Dzięki. Jeżeli się mogę króciutko odnieść do tego, co mu powiedziałeś, Robercie, o tej Toyocie jeszcze fajnie nawiązałeś. Ja odniosę się do książki Droga Toyoty, tak, gdzie tam jest właśnie opisywane, dlaczego to się nie udawało. I jest też opisywane, w jaki sposób Toyota wchodziła na rynek amerykański i jak różne było to podejście, a mianowicie oni skupili się na wyszukiwaniu odpowiednich liderów z odpowiednim mindsetem i na zbudowaniu odpowiedniego środowiska dla nich rozwoju. I to było absolutnie kluczowe i przeznaczyli na to lata. To nie było na zasadzie, że wchodzimy i musimy szybko poustawiać system produkcyjny, tylko wchodzimy i musimy znać odpowiednich liderów, odpowiednio dać im się rozwinąć i to potrwa ileś tam lat, nie? To taka moja jakby mój wniosek na bazie tej książki. To tu jest mi bliskie powiedzenie, ja akurat jestem w firmie w branży informatycznej, że przyjmujemy ludzi dla kompetencji, co widzę dosyć popularne, a zwalniamy z braku miękkich umiejętności, czyli właśnie myślę można powiedzieć tego mindsetu. Tak, ja w ogóle też jestem fanem takiego podejścia fit culture over skills, tak? Mi jest bliskie to, co powiedział kiedyś twórca Tata Motors, że dajcie mi człowieka, nie interesują mnie jego umiejętności, interesuje mnie jego attitude, tak? Czyli to podejście, tak? Ten mindset też. Jestem w stanie go nauczyć wszystkiego, tak? Jeżeli tylko jest odpowiednia przestrzeń.
Wiem, że niektóre firmy jakby mają takie podejście, że mamy ciągłą rekrutację, bo jest tak ciężko znaleźć człowieka, który jest spójny z naszą firmą, kulturą, że ciągle rekrutujemy, a nie rekrutujemy, jak jest jakiś projekt i tylko potrzeba, bo wtedy będzie za późno i będziemy wchodzili w kompromisy, że okej, dobra, weźmy tego czy tą grupę, a później będziemy się martwili, a później się okazuje, że ta nasza kultura idzie w stronę nie zawsze taką, jak wspólnicy chcieli, ale myślę, że chyba wchodzimy w nową dyskusję, ciekawą. Dzięki, Andrzeju. Stawiam kropkę. Ktoś jeszcze ma ochotę dorzucić swoją perspektywę? Cześć wszystkim. Ja się tak za bardzo nie udzielałam, ponieważ jestem bardzo świeża w temacie i po prostu przygotowuję się też do nowej roli w firmie i szukam perspektyw, szukam inspiracji i tak natrafiłam właśnie na Bitnapie na to spotkanie i stwierdziłam, że a może się zainspiruję i rzeczywiście było sporo rzeczy, które miałam takie wow, muszę pogrzebać, muszę poczytać, muszę jeszcze poszukać, bo to się może przydać i to nie tylko w pracy, tylko tak w ogóle w podejściu, więc super, dzięki wielkie, naprawdę było warto. Dzięki. To ja tylko skomentuję, Kasiu, to, co powiedziałaś, że jesteś świeża i tak dalej. Jest inicjatywa prowadzona przez Mateusza, Paulina, proszę Mateuszu powiedzieć, w temacie turkusowe mastermindy, więc tam możemy trochę grup porobić, w ramach których możemy się pospotykać i powymieniać różnymi doświadczeniami, różnymi spojrzeniami, nie tylko turkusowymi, ale od strony w ogóle organizacji, od strony praktyk progresywnych i w zależności od grupy, od celów i tak dalej, możemy to podciągnąć. Pewną próbę chyba, Marcinie, w zeszłym tygodniu mieliśmy tu z inicjatywy dwóch dziewczyn i myślę, że to jest fajna przestrzeń do uzupełniania właśnie tych inspiracji wzajemnych i praktyk. To taki komentarz. Tak, Andrzej, ja się cieszę, że o tym wspomniałeś, bo też myślę, że można porozmawiać o połączeniu tych dwóch perspektyw. Bardzo jestem otwarty na to. Super, brzmi super, naprawdę. Dzięki. Nie jest też fajną praktyką mastermindowe czy action learningowe, bo to można różnie nazywać, potem do przerzucenia też do organizacji, tak? Bo to też fajnie działa. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja słuchajcie, muszę się pożegnać, bo mam kolejne spotkanie, sesję, także dziękuję Wam bardzo za zaproszenie, strasznie mi było miło Was poznać i w ogóle bardzo się cieszę, że tak dorzucaliście te swoje rzeczy świetne. Bardzo, bardzo miło mi się z Wami spędziło czas. Nam również, przynajmniej mi. Wielkie dzięki. Ja tylko informacja. Nagranie postaramy się, żeby było dziś, najpóźniej jutro. Będzie dostępne w ramach meetupu w poście, będzie na naszym kanale na YouTubie, będzie w ramach Facebooka i w ramach LinkedIna, więc zapraszamy. Następne turkusowe śniadanie w ramach Łodzi będzie w kwietniu. Ja nie pamiętam, co tam kombinujemy, ale to zaraz informacje będą. Najbliższe turkusowe śniadanie w ogóle jest chyba w tej chwili 9 marca w Poznaniu. To też jest online'owo. Akurat Poznań hybrydowo organizuje, to tam można i do Poznania pojechać i w online być. A potem jest turkusowe śniadanie we Wrocławiu. We Wrocławiu cyklicznie co drugi piątek. Jeszcze jest 11 marca jakieś. 9 marca to jest Poznań. Okej, okay. Myślałem jakiś 11. Nie, to tyle. Wielkie dzięki, zapraszamy też, bo myślę, że ciekawe tematy przy nami. No. W każdym razie wszystko na meetupie jest wylistowane, można wejść zobaczyć. Ja mogę tylko się króciutko jeszcze podzielić, co będzie w kwietniu, mianowicie po raz pierwszy w ramach turkusowych śniadań w Łodzi będziemy mieć prelegenta anglojęzycznego. To będzie Jan van Lieshout z Qtil, z turkusowej firmy belgijskiej i będzie mówił na temat value-based pricing. Także zapraszamy serdecznie już teraz. To jest pierwsza środa kwietnia, nie pamiętam dokładnie, który to jest kwietnia. Natomiast popraw mnie, Andrzeju, ale to piąty z tego, co widzę. Piąty kwietnia. Znaczy to tak dla przypomnienia, w Łodzi wracamy do cyklu raz w miesiącu, pierwsza środa, ale jest jedno wydarzenie last minute jutro. Przepraszam bardzo, dziękuję Wam. Bo tak, się... Cześć, Olga. Tak, lepiej proszę, dziękuję. No może już wstawmy te, a nie, no nie nagrywanie może nie, bo będziesz właśnie informował o... To znaczy jutro jest wydarzenie jeszcze. Marcinie, jakie? To jest tak, round the world? To jest bardzo duże międzynarodowe wydarzenie, moi drodzy, jeżeli ktoś chce się załapać jeszcze na last minute, konferencja Thiel Around the World, konferencja to tak może trochę na wyraz powiedziane, bo przede wszystkim
będą prelekcje, będą warsztaty również, tak? Wystąpi między innymi Frederic Laloux, Jos de Blok z Wurzburg, tak? Mnóstwo jeszcze innych prelegentów właśnie związanych w ten czy inny sposób z turkusem. Jest to chyba największe, wydaje mi się, ja nie spotkałem przynajmniej do tej pory z większym międzynarodowym wydarzeniem. Także zapraszamy serdecznie. Jako Turkusowe Śniadanie mamy naprawdę bardzo duże zniżki, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to można napisać. Ja tu na czacie podam do siebie maila. Tylko to trzeba zrobić dzisiaj koniecznie. I warto się, znaczy, jeżeli się ktoś zainteresuje i będzie chciał, to jest to wydarzenie wymagające fizycznie, bo ono 24 godziny trwa. Natomiast no, można się wylogowywać, tak? To nie ma obowiązku. Są nagrania, więc nie ten. Można sobie wybrać te rzeczy, na które się chce być i zadać pytania, a resztę też do obejrzeć, a naprawdę zgrom w tym roku jest no, z poziomu takich też osobistości, ludzi, którzy mają wpływ na ten trend turkusowy bardzo. W zasadzie wszyscy tam są w tym roku, więc warto zobaczyć. Warto nawet się zapisać, nie będąc, żeby mieć dostęp do nagrań, tak? Tak. W ten sposób. To cię dopytam, Paulino, bo ja właśnie tej informacji gdzieś tam do końca nie mam. Czy ty jesteś absolutnie pewna, że będą nagrania i... To znaczy powiem w ten sposób. Na podstawie poprzednich lat nagrania zawsze były, więc były myślę, nagrania. Że będą. Nie wiem, jak wyglądają nagrania z warsztatów, na pewno z wszystkich prelekcji będą. Prelekcji były. W momencie, kiedy się ma dostęp do konkretnego roku, można też zobaczyć nagrania z lat poprzednich. Oczywiście trzeba mieć wykupiony bilet, tak, z tego co... Tak, tak, no mówię właśnie dostęp, tak. Jaki jest koszt takiego biletu? Dla nas, tak, normalnie kosztuje tam 130 chyba 9 franków, a dla nas jest 45 franków. Dość duża różnica. W razie czego do ciebie pisać, tak, Marcinie? Tak, pisz do mnie na maila, ewentualnie jak tam na Facebooku też możesz do mnie. Marcinowi się nawet lepszą cenę niż Early Bird by udało negocjować. Tak, no ja znaczy budowałem sytuację win-win. O, może tak, nie do końca tak negocjowałem, ale... No tak, ale to sobie uzyskać, win-win. Dobrze. Okay, to poczekajcie, zróbmy kropka. Czyli...